przywitać Państwa w tak licznym gronie w imieniu dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności Wojciecha Kerskiego. Bardzo też cieszy nas temat dzisiejszej debaty, czyli multikulturalizm i uchodźcy. Jest to temat nam szczególnie bliski, jako ECS włączamy się od wielu lat w dyskusje na tematy związane z multikulturalizmem, czy bieżące tematy związane z polityką wobec uchodźców. Dzisiejszą debatę prowadzi dla nas pani Celina Głogowska, którą poproszę pani Celina przedstawić gość. Jeszcze raz zapraszam Państwa do debaty i dziękuję za tak liczne przybycie. Dobry wieczór, witam Państwa na trzeciej debacie z serii Gdańsk Filozofuj. Niezmiernie miło, że możemy gościć tym razem w Europejskim Centrum Solidarności. Trzecia debata wokół siódmego numeru Filozofuj pod tytułem Uchodźcy. Temat debaty Uchodźcy i multikulturalizm. Tym razem dwóch profesorów filozofów, znakomitych, znanych nie tylko gronu filozoficznemu, ale po kolei. Czasopismo Filozofii już większość z Państwa zna, popularyzujące filozofię. Wokół niego odbywają się debaty. Powiem tylko na wstępie, że można zakupić czasopismo w promocyjnej cenie z kartą do kultury minus 20%, bez karty 15%. Dostali Państwo być może kupony na prenumeratę 15% czasopisma, także też zachęcamy do prenumerowania. Podziękować chciałam patronom na wstępie, panu prezydentowi miasta Gdańska Pawłowi Adamowiczowi za patronat honorowy, prezydenta miasta Gdańska, panu Bogdanowi Loszkowi, przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, również za patronat Rady Miasta, Europejskiemu Centrum Solidarności za współpracę, Radio Gdańsk, Uniwersyteckiemu Radiu Mors, czasopismu Go Trójmiasto i Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku. I nie pozostało chyba nic innego teraz, jak przedstawić naszych znakomitych gości. A więc od prawej strony profesor doktor habilitowany Andrzej Szachaj, filozof, zajmuje się między innymi postmodernizmem, filozofią polityki i kultury. Jest dziekanem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownikiem Zakładu Filozofii Współczesnej w Instytucie Filozofii tegoż samego uniwersytetu. Jest członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, członkiem Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk, autorem ponad 100 publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu artykułów publicystycznych i popularyzatorskich, autorem m.in. znanej książki pod tytułem E pluribus unum – Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności. Oraz profesor dr habilitowany Jacek Kołówka, filozof, etyk, zajmuje się m.in. bioetyką i filozofią analityczną, jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, redaktorem naczelnym kwartalnika Przegląd Filozoficzny, członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, członkiem Komitetu Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk, autorem licznych książek i publikacji o tematyce etycznej oraz przykładów dzieł filozoficznych z języka angielskiego, autorem m.in. znanej książki pod tytułem Etyka w działaniu. Szanowni Państwo, formuła debaty jak zwykle. Najpierw każdy z naszych znakomitych gości przedstawi swoje stanowisko w sprawie uchodźcy a multikulturalizm. Każdy z panów tak do 10 minut będzie miał na to. Następnie przedyskutują panowie punkty sporne, po czym głos zostanie oddany publiczności i każdy z państwa będzie mógł zadać pytanie. Także zaczynamy. Pan profesor Andrzej Szachaj na początek.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przede wszystkim chciałbym podziękować za zaproszenie. No, to jest wzruszająca historia dla mnie, ponieważ jestem z Gdańskiem rodzinnie związany od 40 lat. No i spora część mojego życia wiąże się z tym miastem. Bardzo za to zaproszenie dziękuję. A tak sobie też myślę, proszę Państwa, jakiś to jest niezwykły paradoks. Otóż w 1980 roku, pierwszego dnia strajków w stoczni, jechałem kolejką, która jechała wtedy pod murami stoczni. Teraz chyba już nie jeździ, prawda? I zobaczyłem robotników siedzących na murze i zapytałem, co się dzieje, powiedziano mi strajk. I nie przypuściłbym, że 36 lat później będę występował w takim pięknym budynku poświęconym tym sprawom już wolnej Polsce, proszę Państwa. To jest niesamowite dla mnie. Dla mnie doświadczenie i przeżycie, taka troszkę pętla czasu. No dobrze, ale mam mówić nie o swoich relacjach z Gdańskiem, które są niezwykle ciepłe i serdeczne z bardzo różnych względów, ale o migracji, o wielokulturowości. Otóż, proszę Państwa, przede wszystkim uważam, że czy to się komuś podoba, czy nie, to my jesteśmy skazani na migrację. No nie my Polacy, my pewnie będziemy mniej się stali migrować, chociaż też migrujemy, ale jesteśmy skazani na zjawisko migracji w ogóle w Europie i w świecie i w tym sensie jesteśmy także w jakiejś mierze skazani na to, żeby się przygotować na przyjęcie ludzi, którzy będą również chcieli u nas osiąść. Wydaje mi się, że możemy się przed tym bronić w taki czy inny sposób, ale kierunek pewnych procesów wydaje się jednoznacznie nieuchronny. W związku z tym dobrze byłoby, gdybyśmy się intelektualnie przygotowali na tę sytuację. Ja mam wrażenie, że my nie jesteśmy intelektualnie przygotowani, że problemu migracji nie przemyśleliśmy i że jest najwyższa pora, żebyśmy się na to przygotowali. Skąd ta nieomal pewność, że migracje następować będą i że ta kwestia będzie także nas dotyczyć? Jak Państwo wiecie, już nas dotyczy, bo zobligowaliśmy się do przyjęcia kilku tysięcy migrantów. No niewątpliwie to jest kwestia wojen, które niestety toczą się w różnych zakątkach świata i trudno przypuszczać, że one przestaną się toczyć. To jest kwestia głodów, proszę Państwa, w wielu różnych miejscach na świecie. Ale to jest też kwestia zmian klimatycznych, które powodować będą, że ludzie mieszkający w takich krajach afrykańskich, czy niektórych azjatyckich, prawdopodobnie będą zmuszeni do wędrówki na północ. Wreszcie to jest kwestia rażących nierówności, które powodują, że Europa, Stany Zjednoczone i inne kraje zachodnie w jakimś sensie stanowią wyspę dobrobytu na tle świata, który w części pogrąża się w bardzo niedobrą sytuację ekonomiczną. Tu myślę głównie o Afryce. No i teraz, żeby się przygotować do tej migracji, która wydaje mi się nieuchronna i do przyjmowania migrantów, bo powiadam, bronić się możemy, ale na dłuższą metę ani sensu to głębszego nie ma, ani też nie wydaje się ta strategia efektywna, to powinniśmy się zastanowić, jakie w historii występowały strategie wobec migracji, wobec ludzi, którzy chcieli zmienić swoje miejsce zamieszkania. Otóż, proszę Państwa, tych strategii można by trochę wyróżnić. Ja tutaj, żeby skrócić swoje wystąpienie, skoncentruję się na dwóch podstawowych i trochę wspomnę o trzeciej strategii. Te dwie podstawowe strategie to asymilacjonizm i wielokulturowość, czy multikulturalizm. A gdzieś tam jeszcze w tle jest trzecia strategia, strategia amerykańska, Tigla, Melting Pot, ale wiecie Państwo, nie sądzę, żeby ona w gruncie rzeczy różniła się bardzo od strategii asymilacjonizmu i żeby to była jakaś droga dla krajów europejskich. Być może w przypadku Stanów Zjednoczonych to jakoś się sprawdziło, chociaż tutaj ta kwestia jest też niezwykle dyskusyjna. Strategia asymilacjonizmu, najkrócej rzecz ujmując, polegała na tym, że takich ludzi, którzy przybywali do danego kraju, właściwie najczęściej zmuszano w gruncie rzeczy do tego, żeby przyjęli z jednej strony język, z drugiej strony tradycje, przekonania, obyczaj, proszę Państwa, i ten system wartości tego kraju, tej kultury, która była kulturą przyjmującą.
Jakie były słabości asymilacjonizmu, który jest właśnie taką ideologią głównie XIX-wieczną, ale jeszcze stosowaną w wieku XX? No to jest, proszę Państwa, przede wszystkim problem cierpień tych, którzy mają się asymilować. Otóż literatura i piękna, i naukowa pełna jest opisów upokarzania, upokorzenia, które związane było z tym, że ktoś, kto przybywał do innego kraju, musiał wyrzec się swojej tożsamości, w dużej mierze musiał wyrzec się siebie, musiał przyjąć system wartości, język, obyczaj kraju, do którego przybył. To była strategia korzystna z punktu widzenia tych, którzy przyjmowali, ale wydaje się dosyć niekorzystna, w pewnym aspekcie przynajmniej dla tych, którzy przybywali. Z tej strategii, w związku z tymi licznymi ranami, jakie wiązały się z asymilacjonizmem, stopniowo w XX wieku rezygnowano i zastępowano tę strategię strategią wielokulturowości czy multikulturalizmu, która polegała z grubsza na tym, że osobom przybywającym pozwolono zachowywać zarówno swoją odrębność kulturową, jak i odrębność obyczajową, w dużej mierze pozwolono kultywować własny język, własną kulturę, religię itd., itd. I ta strategia, proszę Państwa, w przypadku niektórych krajów, przede wszystkim tak zwanych krajów imigranckich, a to znaczy Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, ona przyniosła właściwie dosyć dobre owoce. No, w przypadku krajów europejskich niespecjalnie się sprawdziła i tutaj wyszły trochę takie ciemne strony tej strategii na jaw, myślę o Europie, mianowicie przede wszystkim okazało się, że ta strategia wielokulturowości prowadzi do takiej dobrowolnej getoizacji, to znaczy do tego, że ci ludzie przybywający do Europy, te wspólnoty zaczęły się izolować, tworzyć swoje odrębne enklawy, odmawiać właściwie kontaktów ze światem zewnętrznym, nie było tu mowy o żadnej dobrowolnej asymilacji, raczej była to sytuacja, w której te wspólnoty zaczynały się w jakimś sensie zamykać. Tak? Ten proces w Stanach Zjednoczonych, który także w pewnym sensie obserwowano, nazwano tam balkanizacją Ameryki. I można zapytać, czy przypadkiem w przypadku Europy, ale to też trochę tak się nie skończyło, albo się nie kończy. Tak? Takim pewnym procesem balkanizacji Europy. No dobrym przykładem są te wszystkie dzielnice, które teraz nazwy słyszymy w telewizji w związku z walką z terroryzmem, prawda, enklawy imigrantów, do których nawet policja miejscowa boi się zapuszczać. Czyli można by powiedzieć, proszę Państwa, że stoimy w obliczu sytuacji dosyć dramatycznej. Załamała się strategia asymilacjonizmu i załamała się strategia wielokulturowości. Możemy wspólnie się zastanowić, co z tym fantem zrobić. Powiem Państwu tylko tyle. Nikt nie ma dobrego pomysłu, w którą stronę pójść, moim zdaniem. To znaczy, różne kraje eksperymentują, próbują. Co ciekawe, zresztą w niektórych krajach tych kłopotów nie ma, które są w Europie, albo nie w takiej skali. To można się zastanowić nad fenomenem Stanów Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii czy Kanady. Te kraje imigranckie lepiej sobie razem z tym problemem, no bo są krajami imigranckimi. Może dlatego właśnie, prawda? Jeśli chodzi o Europę, sytuacja jest dosyć trudna. Teraz, proszę Państwa, króciutko, jaki stosunek proponowałbym do tej kwestii migracji, jakbym do tej kwestii podszedł sam. Mianowicie, moja teza jest taka, że trzeba by stosować strategię życzliwości bez naiwności. Tak? Życzliwość bez naiwności, czyli maksymalne wyjście naprzeciw tym ludziom, którzy poszukują spokojnej przystani dla siebie i dla swoich rodzin, bez popadania w taką naiwność, która była dosyć typowa dla ideologii wielokulturowości, że oto da się stworzyć takie wielokulturowe społeczeństwo, które byłoby w pełni harmonijne, gdzie nie byłoby konfliktu, bardzo poważnych często konfliktów związanych z tym, że jednak no, kultury dosyć wyraźnie się od siebie różnią, systemy wartości dosyć wyraźnie się od siebie różnią, obyczaje się od siebie różnią i że w związku z tym do konfliktu dochodzić musi. No, ta życzliwość bez naiwności to byłoby nastawienie w związku z tym takie, które no, wita migrantów no, właśnie z dużą dozą życzliwości, ale zdaje sobie sprawę, że będą kłopoty, że będą kłopoty. I teraz to jest ważne. Trzeba by się intelektualnie nad tymi kłopotami zastanowić. I trzeba by zapytać się, czy są jakieś lekarstwa na te kłopoty, które czy prędzej, czy później się pojawią. Być może ta kwestia wyjdzie, proszę Państwa, w dyskusji. No i tutaj na zakończenie takim, przepraszam bardzo, kluczowym hasłem byłaby tolerancja oczywiście. Natomiast pojawia się pytanie, czy istnieją jakieś granice tolerancji. Gdzie zatem
trzeba by postawić granicę wobec tych wspólnot, które jednak przebywają z własnym odmiennym, bardzo często bagażem kulturowym. Moim zdaniem taką granicą jest prawo i prawo europejskie, jednak wsparte na pewnym systemie wartości starym, prawda, bo to gdzieś od Rzymu, Grecji byśmy sięgali przez chrześcijaństwo, oświecenie, że to prawo wsparte na zachodnim systemie wartości jednak no jest czymś, czego odpuścić w żaden sposób nie można. Czyli sądzę, że to granicą dla tej tolerancji była po prostu kwestia przestrzegania prawa zachodniego i tutaj nie sądzę, żeby można było pójść na jakieś daleko idące kompromisy. Żeby dać Państwu przykład, no, kiedyś ze zgrozą słyszałem, że arcybiskup Canterbury zaproponował, aby wspólnoty islamskie w Europie mogły stosować szariat w obrębie własnych właśnie wspólnot. Moim zdaniem to jest droga donikąd, to znaczy jestem głęboko przekonany, że ktoś znajduje się w Europie, prawo europejskie powinno obowiązywać wszystkich. Nie widzę takiej możliwości, aby kogoś z tego wyłączać. I na koniec, proszę Państwa, no, dlaczego ta życzliwość jednak, bez naiwności, ale życzliwość? Dlatego, że w moim głębokim przekonaniu życie w środowisku wielokulturowym jest ciekawe. Jest być może ciekawsze niż życie w środowisku monokulturowym. Że to jest jakaś szansa wzajemnego uczenia się, poszerzenia swojej wyobraźni, wrażliwości, spojrzenia na siebie z zewnątrz, z boku. Że krótko mówiąc, życie w takim środowisku jest interesujące. I co więcej, takie środowisko bardzo sprzyja innowacyjności społecznej, także ekonomicznej, proszę Państwa, bo wielki sukces Stanów Zjednoczonych w ogromnej mierze wynika z tego, że to jest społeczeństwo imigranckie, w którym ludzie się z sobą mieszają, z tej mieszanki wynikają bardzo interesujące, ciekawe rzeczy. Dolina Krzemowa jest tego kapitalnym przykładem. Miałem przyjemność przemieszkiwać przez parę lat w środowisku bardzo silnie wielokulturowych i muszę powiedzieć, że to było niezwykle interesujące doświadczenie, które bardzo poszerzyło moje horyzonty, taką wyobraźnię kulturową, prawda? I to jest doświadczenie ciekawe. No, też moje dzieci chodziły do klas bardzo, bardzo wielokulturowych i to doświadczenie w przypadku moich dzieci było znakomite, doskonałe. One naprawdę wyniosły niezwykle wiele z kontaktu z dziećmi pochodzącymi z bardzo różnych dla nas często egzotycznych kultur. Ale to jest też kwestia gospodarcza, proszę Państwa. Jest pytanie, czy Europa poradzi sobie bez migracji, czy Polska poradzi sobie bez migracji. Oczywiście my zawsze wtedy mówimy, dobrze, ale niech migrują do nas ludzie bliscy nam kulturowo. Tak, to jest prawdopodobnie dobre postawienie sprawy, ale musimy zrozumieć, że czy prędzej czy później będą migrować do nas także ludzi kulturowo nam obcy. I coś z tym faktem będziemy musieli zrobić. Dobrze byłoby, żebyśmy byli do tego przygotowani. Bardzo dziękuję. Także bardzo chciałem podziękować Państwu, organizatorom, za zaproszenie. Tak, proszę. Dwa razy się naciskałem. I mam nadzieję, że będę w stanie jakoś przyczynić się do tego, żeby dzisiejsza dyskusja była rzeczowa, a jeśli nie rzeczowa, to przynajmniej żywa i żwawa. Moje poglądy w wielu punktach są zbieżne z poglądami profesora Szachaja, ale w niektórych kwestiach mam zdecydowanie inne przekonania i może od nich zacznę, a potem postaram się nieco sprecyzować te różnice, które ewentualnie nas dzielą. Ja uważam multikulturowość za wielkie obciążenie, którego nie jesteśmy w stanie przyjąć na siebie i z którym nie umiemy sobie poradzić. To nie jest tak, że nie umiemy sobie poradzić z emigrantami, czy nie umiemy sobie poradzić z osobami, które tutaj przyjeżdżają i są uchodźcami. Nie umiemy sobie poradzić z tym w tej chwili i w Polsce i w wielu innych miejscach na świecie, żeby możliwe było jednoczesne życie obok siebie. Takich rodzin, które chcą być zdecydowanie multikulturowe i takich rodzin, które są bardzo silnie przywiązane do tradycji, w których wyrosły. Teraz te poglądy, jak sądzę, które żywię, to nie są przypadkowe albo poglądy niechętne takiej czy innej kulturze. Ja nie mam uprzedzeń do żadnej kultury. Każda kultura wydaje mi się interesująca, każda kultura wydaje mi się czymś bardzo silnym. Więcej, nawet każda kultura wydaje mi się podstawą, na której wzrastają poszczególne jednostki ze swoim życiem, umysłowym, emocjonalnym i tak dalej. I także większość dobrze działających
instytucji społecznych jest mocno wtopionych w sposób działania kultury. Natomiast ja w swoim wykształceniu i obecnym i wiele lat wcześniej bardzo silnie pozwoliłem na to, żeby wpływała na mnie antropologia kulturowa. Przypomnę sobie teraz, jednocześnie Państwu przypomnę, co pisała Ruth Benedict, co pisała Margaret Mead, co można nawet znaleźć w książkach Fromma, który był Erich Fromm, bardziej psychoanalitykiem niż badaczem rozmaitych kultur. Ale wszystkie te osoby są silnie przekonane o tym, że kultura jest bardzo silna, bardzo wyraźnie określona, bardzo twarda, trudnym do rozpoznania, trudnym do opisania, ale absolutnie niefikcyjnym i nie jest takim tworem, o którym można było zapomnieć. Ludzie wzrastający w rozmaitych kulturach mają coś w sobie, z czego nie zdają sobie nawet sprawę. I przykłady, które wielokrotnie cytowałem, ja tylko bardzo pobieżnie Państwu o tym wspomnę, pokazują, że w odniesieniu do kultur, które są odległe od siebie, o żadnej współpracy, o żadnym współżyciu nie może być mowy. Erich Fromm opisuje kulturę Zuni, Manus i Dobu. Ruth Benedict opisuje kulturę Zuni, Dobu i Kwakiutów. I inni badacze opisują w sumie tak dość szczegółowo opisano blisko 50 rozmaitych kultur. Dla badaczy z zakresu antropologii kulturowej, kultura angloeuropejska czy tam północnej półkuli nie jest szczególnie interesująca, bo ona się wydaje dość szeroko jednorodna. Natomiast z ich badań wynika jedna rzecz w sposób bardzo wyraźny. Gdybyśmy wysłali Kwakiuta do Zuni, albo pojedynczego Zuni wysłali do Kwakiutów, no to się musi skończyć wypadkami śmiertelnymi. Nie dlatego, że są to osoby pozbawione wrażliwości, pozbawione serca, pozbawione altruizmu, tylko dlatego, że to są osoby, które mają zupełnie inny styl życia i są bardzo głęboko przekonane o tym, że tak jak żyli, że te osoby żyły dobro. Była to jedyna forma życia, która zasługuje na akceptację, zasługuje na szacunek i daje możliwość realizowania się w sposób, który wolno i który należy opisać jako sposób ludzki. Możemy wszystkim tym kulturom powiedzieć, wasze widzenie jest bardzo ograniczone i jest wąski, bo wam się wydaje, że tylko ludzie waszej kultury są ludźmi, natomiast ludzie innych kultur są zasadniczo obcy i są rodzajem dzikusa. Te osoby by na to odpowiedziały, że w sensie biologicznym nie należą do tego samego gatunku. W sensie konieczności utrzymania się podstawowego funkcjonowania w zakresie ekonomii, społeczeństwa, edukacji. Musimy robić podobne rzeczy. Natomiast ci wszyscy badacze, którzy się zajmują antropologią kulturową, mówią, te rzeczy są tylko pozornie najważniejsze. Oczywiście, że każdy człowiek musi mieć coś do jedzenia, musi mieć jakieś schronienie, musi także nauczyć się relacji i jakiegoś pokojowego odnoszenia do ludzi, którzy otaczają. Natomiast najważniejsze zagadnienie polega na tym, że nie da się żyć w sposób czysto materialny, nie da się żyć w sposób czysto funkcjonalny. Nie można się ograniczyć do tego, co trzeba ogólnie opisać jako funkcje biologiczne. Nasze myślenie symboliczne, cała tradycja, w której wzrośliśmy, przekonania religijne, szacunek, jakim obdarzamy osoby bliskie, osoby obce, wyobrażenie o tym, kto jest dla nas wrogiem, kto jest dla nas potencjalnym przyjacielem, a kto już jest osobą, którą powinniśmy się opiekować. Jest zupełnie różne w każdym z tych kultur. Najkrócej rzecz ujmując, Kwakiutle to są prawie ludożercy. Ludzie, którzy są przekonani o tym, że ponieważ mieszkają daleko na północy, oni mieszkają na pograniczu Alaski i brytyjskiej Kolumbii, wierzą w bardzo wypracowany system magii, zabobonów, wyobrażeń mistycznych. Przekonani są, że dzień w dzień ich życiem sterują jakieś siły, które są niewidoczne dla obcych i dla białych, natomiast nadają sens ich osobistemu życiu i mówią naprawdę, co jest w życiu społecznym złe i co jest dobre. Jeżeli byśmy powiedzieli kwakiutlowy, to co istotnie robili mieszkańcy Kanady, że on może sobie w niedzielę ubrać się w tradycyjny strój i brać udział w paradzie w dużych miastach. Natomiast z dnia na dzień
musi się nauczyć pracować, musi się nauczyć angielskiego, musi się nauczyć żyć tak jak ludzie, którzy go otaczają, to nawet jeśli ten kwiat faktów zechce od samego początku w taki sposób postępować, bardzo szybko się przekona, że nie umie i że jego życie zostało pozbawione sensu. Na Państwu jeszcze jeden przykład, bardzo sławny i bardzo ważny. Bolesław Malinowski, który był jednym z najbardziej cenionych, jednym z najbardziej inteligentnych badaczy rozmaitych kultur, został po wielu latach pracy z rozmaitymi kulturami wezwany do tego przez rząd brytyjski, żeby na wyspach Torobriana pohamował tradycję polowania na głowę. Oczywiście ta tradycja trwała na tych wyspach, przez to jest na południowy wschód od Nowej Gwinei. Na tych wyspach ta tradycja trwała przez wiele pokoleń i ci ludzie byli przekonani, że dobro i zło w sensie moralnym, w sensie religijnym i w sensie historycznym objawia się tylko w jeden sposób – umiejętności polowania na głowę. I Brytyjczycy, którzy chcieli opanować te wyspy, zrobić z nich ewentualnie swoją kolonię, a w każdym razie chcieli tam zaprowadzić jakiś rodzaj cywilizacji, tego typu, jaka panowała w Europie na początku XX wieku, byli przerażeni tym, co tam robiono. W łodziach mieszkańcy jednej wyspy nocą, najczęściej nocą bezksiężyczową, wybierają się do innej wyspy, prowadzeni przez przewodników z tamtej właśnie wyspy. Wysiadając z łodzi, przewodnik, czując stopami, jak biegnie ścieżka, prowadzi do wsi, w której przybysze dokonują rzezi. Zabijają rodziców, porywają małe dzieci i z tymi małymi dziećmi uciekają. Potem te dzieci, które w sensie fizycznym niczym się nie różnią od nich samych, wychowują w swojej wiosce i opowiadają im, że zostały uratowane od diabłów. Tam, gdzie te dzieci dotąd żyły, były wychowywane nie przez matkę i przez ojca, chociaż się tak dzieciom wydawało, tylko były wychowywane przez diabłów. I z tymi diabłami trzeba zrobić wreszcie koniec. Im się udało. Ale ich sąsiedzi, bracia i siostry, w sensie kuzyni, zostali tam i cierpią. I takie dziecko jest wychowywane przez 10 lat. No i po 10 latach ładowane jest na łódkę i służy właśnie jako przewodnik. I jako przewodnik w gruncie rzeczy prowadzi przede wszystkim do domów sąsiadów albo jakichś niedobitków, może ciotki czy wujka, który tam obok mieszkał, a który w pierwszej rzezi nie był dopadnięty. Anglicy byli tym przerażeni i oczywiście każdy, kto chce się kierować motywami religijnymi albo moralnymi, też musi być przerażony i każdy z nas najczęściej chce się tym kierować, więc my też się czujemy przerażeni. Ale oprócz tego, że człowiek jest przerażony, powinien także starać się rozumieć, jaki jest możliwy zakres jego działania, co jest w stanie osiągnąć, a czego nie osiągnie nigdzie. Domagano się od Malinowskiego, żeby dokonał jakiejś takiej zmiany lokalnej kultury, żeby ta kultura dostosowała się do wymagań cywilizacyjnych w Europie. I Malinowski wpadł na najlepszy pomysł możliwy w takich okolicznościach. I sądzę, że Państwo na pierwszy rzut oka przyznają, że jest to pomysł świetny. Mianowicie Malinowski powiedział, będziemy hodowali rozmaite rodzaje świń na rozmaitych wyspach. Będzie wyspa, która ma jasne, białe świnie, będzie wyspa, która ma łaciate, będzie wyspa, która ma wietnamskie czarne, jakieś tam jeszcze inne znaleziono. I namawiał tych tubylców, żeby polowali na świńskie łby, nie na głowy ludzkie. I to się w jakimś zakresie udało. To znaczy kilka takich ekspedycji tubylcy zechcieli przeprowadzić, no i przywieźli tam te wyspy, na swoją wyspę odcięte świńskie głowy. I z tymi głowami robili to samo, co przedtem z ludzkimi. Znaczy mają nadzwyczajną, tradycyjnie wyrobioną umiejętność na poziomie doskonałości przypominającej kulturę egipską, prehistoryczną, odcinania głowy i wyciągania kości czaszki w taki sposób, że twarz nie zostaje zdeformowana. I następnie na słonecznionej plaży te głowy były zakopywane i kurczyły się do wielkości pomarańczy. I w Warszawie, w Muzeum Etnograficznym do dzisiaj 3 takie głowy są eksponowane. Nie wiem, czy w Gdańsku mają Państwo tego rodzaju rozrywkę, jak nie, no to jest jedno z ciekawych zajęć, jak Państwo będą wizytować. Ja myślę, że to są bardzo ważne fakty.
I wobec tego nie istnieje, moim zdaniem, nic takiego jak sukces multikulturalizmu. Zdaję sobie z tego sprawę, że jest to pewnego rodzaju ideał atrakcyjny i interesujący dla wielu osób. I nie mam wątpliwości, że multikulturalizm może się doskonale rozwijać na uniwersytecie. Profesor Szachaj ma rację. Uniwersytet, w którym się dochodzi do konfliktu z rozmaitych kultur w sensie dyskusji, jest lepszym uniwersytetem niż uniwersytet, który jest zanurzony w jednej kulturze. Podobnie jest w szkołach, podobnie jest w restauracjach. No, będę tutaj tylko jeden dzień, ale na pewno w Gdańsku nie poszedł do restauracji gdańskiej, bo to by się wydawało czymś naciąganym i nie mało prawdopodobne, chyba że tam była gdańska wódka, to jeszcze sobie wyobrażam, czy jest jakimś specyficznym towarem w tym mieście. Natomiast cała reszta w Polsce jest jednolita. Wobec, jeśli chodzi o jedzenie, stąd dla nas bardzo jest atrakcyjne pójść do restauracji meksykańskiej, arabskiej, francuskiej, włoskiej. Także oczywiście filmy, teatr, sztuka innych kultur jest dla nas czymś niezwykle ciekawym. Dla każdego z nas to jest bardzo specyficzne, bardzo żywe i często bardzo silne odczucie, silne doświadczenie. Po raz pierwszy zetknąć się ze sztuką innej kultury i przekonać się, że coś, co dla nas, jeśli chodzi o samą metodę wyrazu i samą stylistykę i sposób sięgania do wyobraźni odbiorcy, jest czymś zupełnie dziwnym i obcym, i okazuje się, że potrafimy sięgać ponad kulturami i odkryć coś, co jest dla nas bardzo ważne. Koniec tej rady na temat multikulturalizmu, ale Państwo znają teraz moje przekonanie, ja rozumiem dlaczego jestem innego zdania niż profesor Szacha. Moim zdaniem nie da się stworzyć organizmu politycznego, który byłby multikulturalny. Jest po pierwsze, jest wielka różnica pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Kanada ma olbrzymie ilości imigrantów, stosunkowo świeżej daty i między innymi niestety jest bardzo wiele kulturowych konfliktów. Mam znajomych i przyjaciół w Kanadzie. To, co mi piszą na ten temat, jest przerażające. Do jakich tam dochodzi, do jakich właśnie niechęci i dyskryminacji dochodzi. Ale dlatego, że Kanada miała przez wiele lat otwartą politykę imigracyjną. Stany Zjednoczone od dawna nie mają otwartej polityki imigracyjnej. I co więcej, pewną wersję swojej własnej kultury nazywają multikulturalizmem. Naprawdę Stany Zjednoczone moim zdaniem nie są krajem multikulturalnym. Jest są krajem, który w sposób najsilniejszy i najbardziej zdecydowany obciął wpływ tradycyjnych europejskich kultur poza systemem prawa, poza językiem, poza szkolnictwem, na to, jak będą rozwiązywane problemy religijne. I to jest po prostu daleko posunięta tolerancja. To jest kraj bardzo ciekawy i bardzo piękny, ale doszło do tego rodzaju rezultatu tylko dzięki temu, że w Stanach Zjednoczonych jedyna rodzima kultura to była kultura indiańska. I kultura indiańska w Ameryce nie bierze udziału w multikulturalizmie. Indianie siedzą w rezerwatach, Indianie nie mają wykształcenia. Ma odsetek alkoholizmu wśród Indian jest bardzo wysoki. I oczywiście nie wolno uogólniać. Za każdym razem znajdziemy pojedyncze przypadki ludzi, którzy się oparli wszelkim pokusom, wszelkim niebezpieczeństwom, radzą sobie doskonale i świetnie się mają w Ameryce. Ale ogólna perspektywa tego rodzaju moim zdaniem jest nie obiecująca. Czy mam prawo jeszcze 3 minuty, czy już wyczerpałem? Mogę wrócić jeszcze. Dziękuję. To tyle. Chociaż... Profesor Szachaj, przyszedł nad końcem. Tak. Tak się złożyło, że ja jestem fanem antropologii kulturowej. Oprócz tego jestem uczniem profesora Józefa Burszty, jednego z największych polskich antropologów kulturowych, więc to jest mi bardzo bliski temat. Ja bym ten wątek pociągnął, zawsze to robię na wykładach. To są rzeczywiście naprawdę rzeczy niezwykłe. Studiowanie kultur, w których na przykład warunkiem wzięcia kogoś za żonę jest przedtem gwałt. To jest lud chmąc Laos, z którym Amerykanie mieli wielki problem. Ja o tym piszę w tej swojej książce przed kilkunastu lat, prawda? To jest problem kultur, który jak tradycyjna kultura hinduska, jak obyczaj sati, prawda? Z tym my się w żaden sposób nie możemy zgodzić, mianowicie obyczaj polenia w dół, prawda? Jak kultury tego typu, w których
Uważa się, że ziarno zejdzie tylko wtedy i coś z niego urośnie, kiedy będzie ukradzione. Prawda? Kultury, w których kłamstwo i kradzież jest właściwie normą, obyczajową. Jak kultury, w których wysyła się dzieci po wodę 2-3-letnie z dziurawym wiatrem i całe plemię się naśmiewa z tych dzieci, które wracają. Z takim wiatrem, z którego woda już dawno wyciekła. Ja mógłbym mnożyć, to są dziesiątki tego typu przykładów. Proszę Państwa, czy tacy ludzie zjawiali się w orbicie oddziaływania kultury zachodniej? Tak. I są przykłady tego, że jakoś sobie z tym radziliśmy. Znowuż ja znam najlepiej kontekst amerykański. Oczywiście tam dochodziło do konfliktu w momencie, w którym przybywali ludzie o kulturach radykalnie odmiennych, o których Pan Profesor mówił, gdzie rzeczywiście dochodzi do konfliktu. I przykład amerykański, pewnie kanadyjski, australijski pokazuje, że wtedy decydować musi prawo, tak? I były sławne procesy między, na przykład proces, który wytyczyli Sikhowie rządowi kanadyjskiemu. Problem polegał na tym, że dla Sikhów noszenie turbanu ma znaczenie religijne. Sikh nie ma prawa zdjąć turbanu w żadnej sytuacji, prawda? I powstał taki problem, czy Sikhowie mogą służyć policji i straży pożarnej. No i oczywiście najpierw rząd kanadyjski powiedział, nie, w żaden sposób nie wolno, bo muszą nosić kask, prawda? Ale po dłuższym namyśle, po konsultacji z antropologami kulturowymi, którzy tutaj okazali się bardzo przydatni, rząd kanadyjski doszedł do wniosku, że nie może wymóc na Sikha zdjęcia turbanu, bo to jest, no wiecie Państwo, nie wiem, z czym to porównać, to jest uderzenie w samo serce tożsamości kulturowej i religijnej tych ludzi. I w związku z tym poszedł na ustępstwo i teraz Sikhowie w Kanadzie służą w policji w turbanach. Świat się nie zawalił. Okazało się, że to jest możliwe, prawda? Pójście na pewnego typu kompromisy. Jeśli chodzi o lud Kmowa za osób w Stanach Zjednoczonych, nie było mowy o żadnym kompromisie oczywiście, bo tu nie można było pójść na żaden kompromis, tak? I mamy cały szereg takich przykładów właśnie procesów, które wręcz wtaczano rządowi amerykańskiemu, kanadyjskiemu i one się różnie kończyły. Do czego zmierzam? Czasami był to kompromis prawny, czasami jednoznaczne odrzucenie tych petycji i próśb, tak? I prawo w wielu przypadkach było tutaj jednoznaczne. Tego zrobić nie możemy, tak daleko posunąć się nie możemy. Dlatego wspomniałem o roli prawa. Tak, to jest ta granica, to jest ta bariera dla ludzi, którzy przybywają z takich kultur, które no, proponują rzeczy, których prawnie nie jesteśmy w stanie zaakceptować, a zatem także kulturowo, bo prawo jest pochodne wobec kultury. W związku z tym to się jakoś jednak rozwiązuje, prawda? I dobrym przykładem są kraje migranckie, które muszą sobie z tym radzić na co dzień. Stany Zjednoczone, Australia, Kanada. Australia wpisała wielokulturowość do konstytucji, proszę Państwa. I radzą sobie. Empiria wskazuje, historia tych krajów, że sobie jakoś radzą, lepiej, gorzej, ale sobie radzą. I teraz Pan Profesor mówi, że w to nie wierzy, no, ale jednak i Pan Profesor i ja przemieszkaliśmy dłuższą chwilę w Stanach Zjednoczonych. No to jest kraj, gdzie jednak wielokulturowość istnieje, jakoś empirycznie ona się tam sprawdza. Ludzie się nie zabijają, pochodzą z bardzo odmiennych kultur, żyją obok siebie. Wystarczy, niech ktoś zamieszka na Brooklynie w Nowym Jorku albo na Queensie. Kiedyś mieszkałem na Brooklynie, ostatnio na Queensie. I proszę Państwa, naprawdę tam co ulica to jest właściwie inna kultura, inna nacja, prawda? No ci ludzie jakoś ze sobą żyją. Oni się przecież nawzajem nie mordują. Dzieci w szkołach w Los Angeles mówią 123 językami, tak? To jest najbardziej wielokulturowe miasto w Stanach Zjednoczonych. I jakoś te szkoły sobie radzą, jakoś radzą sobie te miasta. Większość miast amerykańskich tak wygląda. Ja sam przemieszkałem dłuższą chwilę w San Francisco, też mieście bardzo, bardzo wielokulturowe. Czyli empiria pokazuje, że to są problemy, z którymi sobie można na co dzień radzić. Natomiast to są oczywiście problemy trudne, w niektórych przypadkach bardzo trudne, w niektórych przypadkach w takim sensie nierozwiązywalne, że ci przybysze będą odczuwać alienację, wyobcowanie w pewnym sensie, bo nie będziemy mogli wyjść tak bardzo daleko im naprzeciw, żeby spełnić wszystkich oczekiwania. No ale to już niestety jest los przybyszów, które trafiają do pewnych kulturo-ugruntowanych przekonań światopoglądowych, aksjologicznych i politycznych. Dlatego ja uważam, że ideologia wielokulturowości, to jest oczywiście w jakimś sensie ideologia, ona ma ciemne strony, ona się w wielu kontekstach nie sprawdza, ona cierpi na bardzo poważne trudności, o których ja wcześniej wspominałem. No ale wiecie Państwo, jeżeli nie wielokulturowość, to co? Jeżeli nie asymilacjonizm, to co? To gdzie jest w takim razie jakiś sposób na to, żebyśmy żyli obok siebie, nie mordując się nawzajem, a jednocześnie często bardzo się różniąc od siebie? Otóż nie mamy zbyt wielkiego wyboru.
My jesteśmy skazani na życie obok siebie. Ludzie pochodzący, w cudzysłowie, z różnych parafii kulturowych, tak? I teraz musimy wymyśleć jakiś sposób na to, żeby pokojowo żyć ze sobą. Nie ma takiej możliwości, bo proszę Państwa, co w historii, co w klasycznej historii? Oczywiście były sposoby radzenia sobie z wielokulturowością, mianowicie mordowało się przybyszych po prostu, tak? Nie uważało się ich za ludzi. Grecy, jak Państwo wiecie, nie uważali za ludzi, tych, którzy nie mówili po grecku. To jest stara tradycja i kultury zachodniej, kultury wschodniej, Chińczycy i wszyscy Japończycy tak się odnosili do obcych. No ale proszę Państwa, czasy się zmieniły. Rozumiem, że tej strategii stosować w żaden sposób nie możemy i nie chcemy. Zatem życie pokojowe. A jeżeli życie pokojowe, to musimy, czy chcemy, czy nie chcemy, wymyśleć jakieś sposoby życia ze sobą razem. Jeszcze raz. Są bariery nieprzekraczalne, moim zdaniem, prawo zachodnie i tutaj tego się powinniśmy trzymać. Ale w wielu przypadkach możemy wyjść naprzeciw ludziom, którzy przybywają do świata zachodniego, a przynoszą swoje przekonania i obyczaje i nic się wielkiego nie stanie, jeżeli w niektórych aspektach oni te przekonania i obyczaje będą mogli kultywować. W tej książce, którą napisałem kilkanaście lat temu, jest wykaz takich propozycji wyjścia naprzeciw tym obcym kulturom. Na co kultura zachodnia, co system polityczny, na co prawo zachodnie byłoby w stanie pozwolić. To jest lekcja amerykańska, kanadyjska, australijska, to jest na przykład kwestia strojów narodowych, to jest kwestia honorowania dni, które się uważa, dni, które uważa się za święte, to jest kwestia pielęgnacji języka, to jest kwestia pielęgnacji własnej tradycji, to jest kwestia pielęgnacji własnych obyczajów, tak daleko, dopóki one nie naruszają w bardzo istotny sposób naszego przekonania, co jest dobre, a co jest złe. I moim zdaniem no nie ma po prostu innej drogi, bo proszę Państwa, co jest alternatywą, tak? Granice, mury, to nie jest efektywne. Mury się nigdy nie sprawdzą i nie będą się sprawdzały. W dłuższej perspektywie i te kraje imigranckie, i kraje europejskie, i Polska, my jesteśmy skazani na kontakty z innymi, z obcymi. Musimy wynaleźć sposób ułożenia sobie życia razem. Ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy tego nie zrobili, no bo w przeciwnym razie czeka nas niezwykle smutna przyszłość. Ja bym nie chciał tak smutnej przyszłości dążyć, jeśli ma być szczery. Bardzo dziękuję. Ja mogę tylko powiedzieć, chciałbym pana profesora zachęcić do tego, żeby pan razem ze mną żył w tej smutnej przyszłości. Bo to jest jedyna przyszłość, która nas czeka. Do tej przyszłości dostosować się można, a nawet powiedziałbym, dostosować się musimy. Teraz, co chciałbym powiedzieć? W trakcie dyskusji trochę zmianie uległo pojęcie multikulturalizmu. Jeśli mówimy, że godzimy, akceptujemy multikulturalizm, ale pod warunkiem, że wszędzie obowiązuje prawo zachodnie, to nie jest żaden multikulturalizm. Większość kultur naprawdę różnych od europejskich nigdy nie zgodzi się na prawo zachodnie. Prawo zachodnie jest częścią kultury europejskiej i to już jest narzucanie kultury europejskiej innym kulturom. Skądinąd myślę, że z dobrą intencją i w sposób, który dla tych kultur może się okazać bardzo korzystny. Ja byłbym za tym, żeby ofertę kultury europejskiej dać każdemu człowiekowi na świecie. Istnieje coś takiego jak relatywizm kulturowy i to większość autorów, których czytaliśmy, broni tego stanowiska. Ja też sądzę, że jest czymś pochopnym określić jakąś kulturę jako wyższą, a inną jako niższą. Myślę jednak, że istnieje bardzo pragmatyczny sposób wyznaczenia tego, która kultura jest lepsza, która gorsza. Mianowicie głosowanie nogami. Bardzo jest niewiele przypadków mieszkańców Stanów Zjednoczonych, którzy chcieliby się osiedlić na wyspach Torobrianda, a każdy Torobriandczyk, jak już zrozumiał, że nie będzie żył w starej kulturze, natychmiast chciał pojechać albo do Wielkiej Brytanii, albo do Stanów Zjednoczonych. Ja wobec tego chciałbym Państwu szybko przedstawić 10 argumentów konkretnych przeciwko multikulturalizmowi. Pierwszy już mówił. Pierwszy argument. Pewne różnice kulturowe są tak głębokie, że nie da się ich pokonać. I wtedy jedynym rozwiązaniem jest to, co pan profesor odrzuca, mianowicie budowanie muru. Budowanie muru między Izraelem i Palestyną jest w tej chwili jedynym rozwiązaniem. Możemy nad tym ubolewać i myślę, że te dwie strony też ubolewają. Żydzi chcieliby żyć z Palestyńczykami w zgodzie i Palestyńczycy z Żydami. Tylko tak to się kończy, że wbrew temu, czego pragną, okazuje się, że razem żyć nie mogą.
tutaj właśnie widać siłę kultury. Siła kultury polega na tym, że to, co nie zostało zinternalizowane, decyduje o tym, jak będziemy się zachowywać. Mamy jasne poglądy, do których się przyznajemy i którym chcemy się kierować. Natomiast w konflikcie wychodzą na jaw zupełnie inne poglądy, które ogólnie rzecz biorąc potępiamy. Ale w naszym konkretnym przypadku uważamy za nieuniknione. No nie możemy pozwolić na to, że ktoś będzie biegał po naszym mieście z granatami. Od tego lepiej już budować mur. Ogólnie tego nie wolno robić, ale w naszej sytuacji musimy to zrobić. To jest różnica kulturowa. Pierwszy punkt. Drugi punkt. Traktowanie fanatyków. Każda kultura ma w swoim obrębie ludzi, którzy nieustępliwie uważają, że ich kultura jest kulturą najlepszą. I teraz, jak gotów jestem oceniać kultury ze względu na to, ile mają wbudowanej tolerancji do swojego sposobu myślenia. Jeśli jakaś kultura bardzo jest tolerancyjna wobec fanatyków z własnego obrębu, a nietolerancyjna wobec niefanatyków z innych kultur, to jest to kultura, której nie można zaakceptować. Punkt trzeci. Każdy, kto decyduje się na emigrację, chciałby mieszkać gdzieś indziej, nie musi wybierać akurat Niemiec i Stanów Zjednoczonych i Kanady, do których hurmą chcą wyjeżdżać rozmaici mieszkańcy z biednych fragmentów świata. Ja mogę sobie bardzo dobrze wyobrazić, że będąc z wychowania Polakiem, z tradycji Polakiem, z rodziny Polakiem, świetnie bym sobie żył w wielu innych krajach. W większości krajów europejskich, prawdopodobnie w Chinach, prawdopodobnie w szczególności na terenie Tybetu. Natomiast w pewnych kulturach na pewno czułbym się bardzo źle i nie chciałbym tam się nigdy znaleźć. To nie znaczy, że powinienem być multikulturalistyczny i powiedzieć, jeśli na zawsze chcesz wyjechać z Polski, to także zgódź się na mieszkanie w Republice Środkowej Afryki. W Republice Środkowej Afryki za żadną cenę nie chciałbym mieszkać nigdy i uważam, że to jest przerażający reżim, który trzeba znieść przy pomocy jakichkolwiek środków. Po czwarte. Ważnym elementem dotyczącym multikulturalizmu jest akceptacja mieszanych małżeństw. Każda kultura, która nie akceptuje mieszanych małżeństw, jest kulturą egocentryczną, kulturą zamkniętą, która nie nadaje się do wymiany kulturowej między kulturami. Nadzieja, że oni przyjmą multikulturalizm, dlatego że odrzucają wszystkie istniejące kultury, natomiast zaakceptują nową, uniwersalną, która może w przyszłości powstanie, jest moim zdaniem, tak jak pan profesor powiedział, naiwnością połączoną z życzliwością. To już za daleko idzie, jeśli tego rodzaju przypadki akceptujemy i mówimy, że pewne małżeństwa są fikcyjnymi, nieprawowitymi, niegodnymi małżeństwami, bo należą ludzie do różnych kultur. Teraz zwróćmy uwagę, że jeśli chodzi o ostatnie emigracje, o których słyszeliśmy, o uciekinierach, którzy przyjeżdżają tutaj głównie z krajów islamskich, to bardzo charakterystyczne jest stanowisko bogatych krajów islamskich, które wykorzystują sytuację taką, że w tym rejonie istnieją organizmy geograficzne, które mają bardzo wysoką stopę życiową i olbrzymie fundusze, które gotowi są używać na rozmaite cele, z których pewnie większość byśmy, tak jak tutaj siedzimy, niechętnie akceptowali. Natomiast z zadowoleniem patrzą, że biedota z sąsiednich krajów raczej ucieka do Europy, niż przenosi się w obręb ich własnego kraju. Co jest bardzo bulwersującym przypadkiem elitaryzmu i silnego zróżnicowania pozycji społecznych w obrębie tej samej kultury. Dla pewnych osób to jest wprost odrażająca niechęć do swoich współobywateli. Kolejny punkt, szósty, dotyczący obecnych uciekinierów, jak sądzę, bardzo istotny, to jest przesadne poczucie winy, które widzimy po stronie Europy. Europa bije się nieustannie w piersi za to, że niegdyś tutaj były państwa kolonialne, za to, że tutaj były kiedyś imperia rosyjskie, austriackie, pruskie i tak dalej. Jesteśmy przekonani o tym w Europie, że należy jakoś te winy zamazać i teraz pozwolić każdemu, żeby żył tak, jak chce. No i argument dotyczący kwestii praktycznych. Chętnie go mówię dlatego, że pan profesor jest komunitarzystą w odniesieniu do większości problemów. Tak ja to widzę, ale oczywiście pan profesor ma prawo sam się określić. Ja natomiast jestem pragmatycznie nastawiony. Ja bym powiedział rzecz następującą. Wyobraźmy sobie, że mamy do wydania $1000. $1000 w Europie
na miesiąc może pomóc dwóm rodzinom emigrantów. Te same $1000 w Republice Środkowej Afryki ułoży życie 20 rodzinom, a może nawet 50 rodzin. Jesteśmy przerażeni, myślą, że będziemy oskarżeni o kolonializm i imperializm. Musimy wynegocjować ze społecznością światową. Musimy w szczególności wynegocjować z tymi krajami, z których pochodzą uciekinierzy, że pomóc im można w skuteczny sposób tylko tak, że wprowadzi się pewien rodzaj organizacji politycznej, organizacji społecznej oraz znaczne inwestycje ludzkie i kapitałowe w tym miejscu, gdzie oni w tej chwili żyją. Natomiast jeśli oni chcą porzucić miejsce, z których pochodzą, po to, żeby znaleźć sobie jakieś lepsze życie na terenie Europy, to jest niezrozumiałe, nie do zaakceptowania. Uważam, że jest to całkowicie hipokrytyczne, to jest siódmy mój argument z punktu widzenia Zachodu. Zachód uważa, że wolno nam, Ameryce, Niemcom, Anglikom, Francuzom, w szczególności tym ostatnim, pacyfikować rozmaite tereny w północnej Afryce i wolno tam wprowadzać pewien rodzaj medycyny, pewien rodzaj szkolnictwa, a także znaczny rodzaj pomocy bezpośredniej. Natomiast nie wolno w jakikolwiek sposób wywierać wpływu na organizację polityczną tamtych krajów. Przerażenie, jakie budzi w Europie myśl o tym, że należałoby tam przeprowadzić najpierw edukację polityczną, a potem demokratyczne wybory, jest moim zdaniem czymś zupełnie niezrozumiałym. Wszystkie kraje po kolei, które czuły się zaangażowane w Afryce Południowej, najpierw prowadziły wolne wybory, a potem wprowadzały edukację. To jest mniej więcej tego rodzaju sposób myślenia, jakbyśmy dla ludzi, którzy chcą pójść na medycynę, najpierw ich namawiali, żeby robili operację, a potem się dopiero przekonali, jak się ta operacja robi. Ósmy punkt. Musimy zdać sobie z tego sprawę, że pewne rejony świata są uszczelnione. Jeśli mamy o czymś naprawdę myśleć, to moim zdaniem problem do rozważania, które rejony świata są przeludnione i dlaczego. To są bardzo ciekawe dane statystyczne na temat. Większość z Państwa, Pan Profesor na pewno zna te dane. Te dane pokazują, że kraje, które mają wysoki dochód, zwykle mają rodziny o niewielkiej dzietności. Kraje, które nie mają zatrudnienia, gdzie właściwie pracuje 1/20 ludności, cała reszta żyje z dnia na dzień i rano nie wie, co będzie jadło do wieczora. W takich krajach liczba dzieci jest bardzo wysoka. Jak długo problem przeludnienia lokalnego i globalnego nie został rozwiązany, to problem dotyczący imigracji także nie będzie rozwiązany. Wreszcie dziewiąty punkt, bardzo ważny, to jest poprawność polityczna. Zdecydowanie nie chcemy w otwarty, jasny sposób mówić o tym, jak należy rozwiązywać problemy, bo wydaje nam się, że to jest upokarzające w stosunku do osób, które pukają do drzwi europejskich. Chcemy w to wierzyć i im mówimy, wasza kultura jest taka sama dobra jak nasza, wasze warunki geograficzne są może nawet lepsze niż nasze. Na pewno z upływem czasu potraficie się dobrze zorganizować. Teraz spróbujemy wam pomóc, a potem wrócicie do siebie i na pewno wszystko się dobrze ułoży. To jest rzeczywiście kręcowy przypadek naiwności z samozadowoleniem i z chęcią pomocy. Zła to jest mieszanka, która powoduje rozmaite trudności. I wreszcie dziesiąty punkt. Na początku XXI wieku kompletnie przestaliśmy rozumieć, co to jest nacjonalizm. To jest drugi podstawowy punkt do dyskusji. Po pierwsze, poprawność polityczna, po drugie, co to jest nacjonalizm. Ja sądzę, że istnieje coś takiego jak zdrowy nacjonalizm. Nacjonalizm pojęty w sposób ekspansywny, imperialistyczny jest czymś absolutnie nie do zaakceptowania i to prowadzi do faszyzmu albo do pewnych wersji, innych wersji totalitaryzmu. Natomiast nacjonalizm pojęty jako patriotyzm, i to jest oczywiście krasłowne, jak się chce kogoś potępić, to mu się mówi, że jest nacjonalistą. Jak się chce kogoś nagrodzić albo pochwalić, to się mówi, że jest patriotą. Ta gra słowna jest absurdalna, nie do zaakceptowania. Powinniśmy umieć wypracować kryteria, które powiedzą, co jest naszym obowiązkiem w stosunku do innych obywateli tej samej kultury i tej samej tradycji, tej samej historii, a co nie przestaje być naszym obowiązkiem, dlatego że pewna część naszej historii, naszej polityki i naszej tradycji jest ohydna. Trzeba czyszczenie zacząć w własnym domu, na to się zgadzam. Ale pierwszy krok w tym czyszczeniu to jest zaakceptowanie pewnej priorytety.
własnej kultury i własnych celów politycznych w sensie wspólnotowym i tutaj razem z Panem potrafię być też komunitarystą oraz pewnych takich celów szerszych już, bo łatwiej zorganizować wspólnotę narodową niż wspólnotę otwartą, która stanowi tylko część tej narodowej. Od tego liczyłbym na to, że w tej sprawie jakoś uda mi się znaleźć ciekawe myśli. Dziękuję. Nie wiem, czy ja mogę się jeszcze odnieść. Tak, śmiało. Tak. Znaczy ja w ogóle w tych 10 punktach z wieloma bym się zgodził, z kilkoma pewnie nie, z czym na pewno bym się zgodził. Ja się całkowicie zgadzam z panem profesorem, że najlepiej byłoby pomagać tym ludziom, którzy potrzebują pomocy na miejscu. Tak, żeby oni nie musieli opuszczać swoich krajów, bo wiecie państwo, migracja jest zawsze trauma. Migracja to jest zawsze dramat. To nie jest tak, że to jest bezkosztowe. Ci ludzie powinni móc tam mieszkać, tylko proszę Państwa, to nie działa. Co się dzieje z Afryką, tak? Wpompowano w Afrykę ogromne środki pomocowe. Próbujemy sobie poradzić z problemem Afryki od kilkudziesięciu lat. Niestety, to jest wielkie fiasko. Teraz oczywiście wspólnie moglibyśmy się zastanowić, co się stało i dlaczego. To jest długa kwestia, długi problem zostawmy. Dlatego to pokazuje, że te strategie często nie przynoszą odpowiednich rezultatów. Ci ludzie, no niestety, no nie dostają tego, co powinni dostać, żeby chcieć tam zostać. Decydują się na migrację. W związku z tym, jasne, całkowita zgoda. Wymyślmy taki sposób, żeby ludzie z różnych zakątków świata nie chcieli migrować, nie chcieli przybywać, żeby nie dochodziło do konfliktu, żebyśmy nie musieli, proszę Państwa, ad hoc wymyślać różnych sposobów na to, żeby jakoś pokojowo żyć ze sobą razem. Teraz kwestia kolejna. No, pan profesor wspomniał palestyńczycy Żydzi. To jest przykład, moim zdaniem, konfliktu, który tak, no nie można go esencjalizować. Żaden konflikt historyczny pomiędzy nacjami to nie jest konflikt wieczny, moim przekonaniem. Zawsze to jest jakiś kontekst polityczny, tak? Zawsze to jest jakiś kontekst, proszę Państwa, ekonomiczny. Mamy przykłady historyczne, które pokazują, że wspólnoty, które dzisiaj nie chcą być ze sobą, że nie chcą żyć obok siebie, czy jakoś razem, one potrafiły współżyć ze sobą, często przez wieki, w sposób pokojowy, proszę Państwa. Więc to nie jest tak, że my jesteśmy skazani z definicji na tego typu konflikty i nic na to nie poradzimy. Najlepszy będzie mur dla wszystkich stron. Moim zdaniem, jeszcze raz to powtórzę, żaden mur nigdy na świecie niczego nie załatwi, ponieważ jeśli ktoś będzie chciał, to znajdzie sposób, żeby ten mur obejść, tak? Poza tym, no, wyobrażacie sobie Państwo świat podzielony murami, tak jak ten mur pomiędzy Palestyńczykami i Żydami? Czy tego naprawdę chcemy? Czy naprawdę chcemy murów na granicy Europy z resztą świata, proszę Państwa? No, dla mnie to jest koszmarna wizja, muszę powiedzieć, i w żaden sposób nie jestem w stanie jej zaakceptować. W związku z tym, zgadzając się z panem profesorem, że tu mamy całą masę problemów i widząc ciemne strony wielokulturowości, uważam, że powinniśmy się zastanowić, co można wymyśleć, jeśli nie wielokulturowość, co jest dobrego jednak być może wielokulturowości, co jest być może dobre w asymilacjonizmie, bo być może powinniśmy wrócić do ideologii asymilacjonizmu, tak? I wpuszczać ludzi tylko pod warunkiem, że oni będą chcieli się asymilować. Więc to jest kwestia wspólnego namysłu. Natomiast w żaden sposób nie uważam, żebyśmy ten problem rozwiązali przy pomocy murów. Teraz co do tej równości kultur. Znowu z panem profesorem się zgadzam. To jest fikcja, że możemy powiedzieć, że wszystkie kultury są równe. Prawda? No, ja w to nie wierzę, tak jak pan profesor w to nie wierzy. My będziemy zawsze oceniać siebie z punktu widzenia kultury zachodniej bardzo dobrze. Mamy do tego prawo. Mamy do tego prawo. I my mamy prawo do tego, żeby to jest złe, to jest niedobre, tego nie akceptujemy. Co więcej, mamy prawo do tego, żeby uznać nasze prawo za absolutnie obowiązujące. Ale przecież przekonanie, że pewne nasze wartości, czy nasza kultura jest w wielu aspektach lepsza niż inne kultury, nie upoważnia nas do tego, żebyśmy wobec ludzi, którzy reprezentują inne kultury, stosowali strategie, no, które prowadzą, bo ja wiem, do eksterminacji czy czegoś takiego, prawda? Ja jestem głęboko przekonany, mimo tych fundamentalnych różnic kulturowych, historia pokazuje i dzień dzisiejszy, że współżycie ludzi pochodzących z różnych kultur obok siebie jest możliwe. I to nie jest tak, że ci ludzie są skazani na taki konflikt, wiecie państwo, no, powiedziałbym, siłowo-militarny, prawda? Jeżeli są, jeżeli oni mogą żyć obok siebie, to znaczy, że jednak można znaleźć jakieś sposoby życia w pokoju obok siebie ludzi pochodzących z bardzo różnych kultur. Nie wierzę, że to musi prowadzić od razu do konfliktów o charakterze siłowo, ja wiem, zbrojnym czy czegoś takiego.
No i wreszcie ostatnie zdanie. Proszę Państwa, ja myślę, że to jest jedna kwestia edukacji, właśnie tutaj Pan Profesor mówi, że my bardzo niewiele wiemy o tych obcych kulturach, te obce kultury niewiele wiedzą o nas i że to jest taki problem, no trochę, żebyśmy chcieli się nawzajem poznawać. Ja nie jestem naiwny, ja nie twierdzę wcale, że owo poznanie, edukacja jest jakimś sposobem na to, żebyśmy wszystkie tego typu problemy raz na zawsze załatwili. Ale spróbujmy chociaż, starajmy się chociaż poznać tych, którzy wydają nam się absolutnie od nas różni, odmienni, po to, żeby chociaż ustalić te miejsca, w których się w żaden sposób z nimi nie możemy zgodzić, tak? To, co mnie przeraża, to jest taki akt odmówienia chęci poznania, tak? Po prostu nie, bo nie. To są ludzie obcy, to są ludzie inni, ja nie chcę ich znać, ja nie chcę, żeby oni tutaj byli, ja nie chcę mieć żadnego kontaktu. To jest naiwne, bo kontakt będzie. Jeśli będzie, to dobrze byłoby, żebyśmy spróbowali chociaż poznać specyfikę tych ludzi, bo wtedy, kiedy no, poznamy te kultury, no to zaczniemy pewne rzeczy rozumieć. No, to nie znaczy, że zaczniemy akceptować, tak? Bo ja nie mówię, że za zrozumienie musi być akceptacja, ale chociaż spróbujmy. I ten brak chęci zrozumienia w wielu sytuacjach jest dla mnie przerażający. I wreszcie ostatnie zdanie. Polska była przez wieki krajem wielokulturowym, proszę Państwa. Wielokulturowym. I to jest nasza tradycja, to jest nasza historia, tak? To, że my jesteśmy teraz krajem homogenicznym, no to jest też zbieg okoliczności historycznych. I myśmy tworzyli jako wielokulturowe państwo nieomal imperium. I to pokazuje, że można mieć silne, wielokulturowe państwo, które jakoś radzi sobie z tymi wewnętrznymi konfliktami. One oczywiście są, ale myśmy w naszej historii jakoś sobie z nimi radzili. Całkiem nieźle. Bo w okresie, kiedy byliśmy państwem wielokulturowym, byliśmy naprawdę potężni. Co pokazuje, że wielokulturowość nie skazuje żadnego kraju z definicji na klęskę. Ja chciałbym zrobić tak, jak Pan Profesor, w jednym punkcie się zgodzić, w jednym punkcie się nie zgodzić. Jesteśmy tym samym bliżej się. Więc w jakim punkcie się nie zgadzam? Nie zgadzam się w takim punkcie, że mury są czymś strasznym. Dlatego, że mury byłyby czymś strasznym, gdyby one miały zostać na zawsze. Natomiast mury to jest po prostu za każdym razem mniejsze zło. A uważam, że idealizm, który szuka rozwiązań lepszych, robi często więcej szkody i naraża strony skonfliktowane na większe cierpienie i na większe trudności. Izrael i Palestyńczycy próbowali przez wiele lat żyć bez muru. Ilość incydentów zbrojnych, ilość incydentów prowadzących do rozlewu krwi była olbrzymia. Natomiast od czasu, kiedy postawiono tam mur, ta liczba wypadków, które są niezgodne z prawem aktów wojny, znacznie zmalała. To jest wyjście złe, godne potępienia, nie prowadzące do pokoju, ale przynajmniej chroniące życie i uspokajające złe uczucia. Powiedziałbym rzecz następującą. Bardzo wielu relacjach, które mamy na co dzień, podobna metoda jest stosowana. To znaczy za każdym razem, w każdym życiu, w każdej rodzinie pojawiają się takie problemy, jakieś kłótnie, różnice zdań, co do których nie potrafimy się pogodzić. Moje dzieci już są w tej chwili dorosłe, ja z nimi nie mam żadnych konfliktów, żyją sobie tak jak chcą. Na to patrzę, komentuję lub nie komentuję, świetnie. Natomiast jak moje dzieci były w wieku dorastania, 15 lat, 20, może trochę więcej, było dużo trudniej. Ja im próbowałem coś tłumaczyć, one im próbowały coś tłumaczyć, ja miałem swoje racje, one miały swoje racje, nikt nikogo nie przekonał. Co mieliśmy wtedy robić? Widziałem tylko jedno rozwiązanie, to wprost mówię, decydujemy się na ciche dni. Teraz nie będziemy ze sobą rozmawiali. Nie to, że się pozabijamy. Lepiej mieć ciche dni. 2 dni, 3 dni, 4 dni. Jak przestajemy ze sobą rozmawiać, nagle pojawiają się rzeczy atrakcyjne, nowe, te, które nas łączą, a nie które nas dzielą. I te ciche dni kończyły się zwykle tego samego dnia wieczorem. Ale to było jedyne rozwiązanie. W sposób uparty przekonywać kogoś, że ja mam rację, jeśli wysłuchał wszystkich moich argumentów, to bez sensu. Tłumaczyć komuś, moja kultura jest lepsza niż twoja, ja nie wobec tego nie ma, nie ustąpię, a tobie nie pozwolę jej zniszczyć. To jest także bez sensu. Jeżeli ktoś jest moim sąsiadem i nastaje na moje życie, albo chce pognębić moją kulturę, zbudować mur i sprawa jest zamknięta. W murach nie widzę nic złego. Co więcej, tak jak pan profesor, znam świetne powiedzenie brytyjskie, nawet
Good fences make good neighbors. Jak mamy dobre płoty, będziemy dla siebie dobrymi sąsiadami. A przy marnych płotach sąsiad staje się natychmiast wrogiem. To w tej sprawie się nie zgadzam. Natomiast to, w czym się zgadzam, z czego się bardzo cieszę, to, że multikulturalizm jest niezwykle interesujący. I to istotnie powinniśmy robić. I na taki praktyczny pomysł, od czego powinniśmy zacząć, to moim zdaniem powinniśmy zacząć od tego, nie żeby czytać Ruth Benedict, bo to jest bardzo dobrze poczytać, ale mieć możliwość bezpośredniego kontaktu z ludźmi, którzy należą do kultury obcej. I tu Ameryka jest wyjątkowym i wspaniałym krajem. To w Ameryce zawsze bardzo się podobało. Nikt nikogo na nic nie nawraca. Państwo jest państwem świeckim. Jeżeli uniwersytet zbuduje sobie kaplicę i okazuje się, że ta kaplica służy w praktyce, nie w teorii, w praktyce, jednemu wyznaniu, to chociaż wzięli federalne pieniądze na zbudowanie, kaplicy teraz będą musieli wszystkie pieniądze oddać. W ten sposób unikamy zbędnych konfliktów między religiami, między kulturami, między ludźmi. Trzymamy się pewnych wąsko zakreślonych praw, nie wtykamy nosa w sprawy innych ludzi, nie nawracamy innych ludzi na naszą kulturę albo na naszą religię, a w miarę możliwości staramy się dowiedzieć, jak żyją ci inni i to łatwo możemy się przekonać, że wielu kultur daleko różnych od naszej moglibyśmy żyć, czulibyśmy się świetnie, a nawet znaleźlibyśmy tam rozmaite rzeczy niezwykle zabawne. Ja na przykład mieszkałem blisko Japończyków i znalazłem wielką radość w wielokrotnym kłanianiu się. Uważałem, to jest coś cudownego i fantastycznego. Dałem sobie nawet zrobić bilety wizytowe, których nie używam w Polsce, dlatego że japoński zwyczaj jest taki, że jak się daje komuś bilet wizytowy, należy się pokornie skłonić, wznieść biletem i mówić, co oznacza boję się, co teraz się ze mną stanie, czy zostanę zaakceptowany. Obowiązkiem tego, który przyjmuje bilet wizytowy, jest popatrzeć. Bezczelnie przez chwilę się przypatrywać, a potem zrobić i w ten sposób wydaje mi się, że to jest cudowne i gdyby kultury do tego się tylko sprowadzały, to myślę, że żadnych wojen religijnych ani innych konfliktów by nie było. Jako pierwszy krok mam, jak sądzę, bardzo dobry pomysł. Mianowicie w Polsce istnieje bardzo wiele rozmaitych encyklopedii. Jesteśmy narodem, który kocha się w encyklopediach. Jednej encyklopedii nie mamy, a moim zdaniem ta jest najważniejsza. Wydawana przez firmę Encyclopedia Britannica, osobna seria, która się nazywa Great Books, Wielkie Książki. I to na wszystkich uniwersytetach, które ceniłem, było główne taka pozycja w katalogu i bibliotece. To są największe dzieła, głównie europejskie, ale nie tylko europejskie, chociaż zdecydowanie europejskie. I tam się możemy nauczyć szacunku dla kultury. Niemieckiej, brytyjskiej, hiszpańskiej, to ciągle jest tendencyjne. Praca nad tym, żeby zrobić lepszą wersję Great Books, to jest podstawowy, niezbędny i zasadniczy, absolutnie konieczny krok do tego, żeby szanse porozumienia międzykulturowego były wyraźniejsze. Jeżeli w każdej bibliotece uniwersyteckiej można było znaleźć dobre, podstawowe dzieła kultury perskiej, kultury indiańskiej, chińskiej, japońskiej i także europejskiej. Od początku rozumielibyśmy się lepiej i wtedy mur również trzeba było budować. Jak nie ma książek, trzeba budować mury. Dziękuję bardzo panu za kwieciste wystąpienia również. Przechodzimy do części, w której debata zostaje otwarta dla państwa. Każdy może zadać pytanie, już widzę pierwsze głosy, także Paulina będzie podchodzić z mikrofonem. Proszę pani, pierwsza. Proszę bardzo. Ja chciałam przede wszystkim powiedzieć, że jestem wstrząśnięta faktem, że osoby parające się antropologią kulturową są w stanie używać tak wartościujących przymiotników jak lepszy i gorszy w mówieniu o kulturach. Moje pytanie dotyczy tej części uchodźców. Dziękuję bardzo za wyczerpujące wystąpienia na temat multikulturalizmu i tego, co możemy zyskać. Mam jednak wrażenie, że zapominam o tym, że w tej grupie migrantów jest bardzo duża część uchodźców, które zostają ze swoich krajów pochodzenia, narażają się na śmierć lub bardzo poważnych przerwach na zdrowiu. I w tym momencie wydaje mi się, że to już nie jest rozmowa, czy możemy coś zyskać, czy możemy się rozwinąć, czy możemy mieć fajnych znajomych z innych krajów, tylko czy jesteśmy na tyle przyzwoitymi ludźmi,
żeby nie pozwolić innym ludziom zginąć w swoich krajach. Tak, ja całkowicie... Pytający powinni Państwo wskazać... A właśnie, do kogo pytanie, ale ja się całkowicie zgadzam, absolutnie. Znaczy, do obu? Ja bym powiedział tak, no proszę Państwa, no raz, ta kultura chrześcijaństwa, ta chrześcijaństwa, no jest tu ten nakaz wręcz miłości bliźniego, ale humanizm świecki, europejski. Trzy, znajdujemy się w Centrum Solidarności, tak? No ta solidarność też obliguje, więc ja się całkowicie z Panią zgadzam, a jeszcze wtedy, gdy w grę wchodzi po prostu przetrwanie, tak, kiedy ucieczka od wojny, od tego typu historii, to przyznam, że tak jak Pani, wydaje mi się, że tutaj pewne tego typu dewagacje teoretyczne można odsunąć na bok, to jest po prostu konieczność i pilność przyjęcia pewnych ludzi, żeby ich uratować. Natomiast co do tej antropologii kulturowej, wie Pani, to nie takie proste, bo oczywiście założeniem roboczym antropologii kulturowej jest równość kultur, prawda? Ale w praktyce takiej społeczno-politycznej tego się tak przeprowadzić nie da, jakby sobie antropolodzy to życzyli. Więc ja generalnie jestem zwolennikiem niezwykle osłabionego etnocentryzmu. I w tej książce swojej sprzed kilkunastu lat próbuję pokazać, na czym by to polegało. Etnocentryzm bardzo osłabiony. Moim zdaniem naiwnością jest sądzić, że my możemy w praktyce politycznej i prawnej przyjąć stanowisko antropologów kulturowych. Tego się po prostu moim zdaniem zrobić nie da. No nie możemy żyć w kraju, w którym wszystkie kultury będą uważane za równe i będą mogły w ten sam sposób wpływać na przykład na prawodawstwo. To jest utopia. No niestety, jakaś kultura musi być kulturą, która będzie narzucała pewne standardy prawne. Bo tak jak pan profesor mówi, te kultury często się bardzo różnią, jeśli chodzi o tego typu standardy. Także i obyczaje i tak dalej, więc w związku z tym no nie bądźmy naiwni. Trzeba wybrać punkt wyjścia, mianowicie warunki akceptacji inności w sytuacji, w której jednak jest kultura, która jednak wyznacza pewne standardy prawne, bo bez tego nie ujedziemy, proszę Państwa. Więc tutaj o tyle bym się z Panią zgodził, że jeśli chodzi o antropologię, tak, jeśli chodzi o politykę, nie. I prawo też nie. Ja bym tak powiedział, ja jestem zwolennikiem silnego etnocentryzmu, czyli coś podobnego, ale bardziej radykalnego niż pan profesor. Odpowiedź jest bardzo prosta. Znaczy ja sobie doskonale wyobrażam, że w bardzo wielu kulturach czułbym się świetnie, ale pod warunkiem, że te kultury pozostaną swoimi kulturami. Jak bywałem w Niemczech, bardzo lubiłem udawać Niemca. Co więcej, z jakiegoś powodu najwyraźniej muszę wyglądać na Niemca, bo jeździłem na rowerze i wielokrotnie mnie zatrzymywano, pytano, gdzie tam dojechać. Na co mówiłem, nie wiem, jestem cudzoziemcem. No tak, i te osoby uważały, że ja się wygłupiam i to jest nieprawda. A jakaś, kiedy ja zaraz zapytałem kogoś, gdzie się tam dojeżdża, mówi, a to bez trudu znajdziesz, poszukaj stadion Arena i tam ja, ale nie wiem, gdzie jest stadion Arena. No jak to? Nie mieszkasz w tym mieście? Ja mówię, nie, no nie mieszkam w tym mieście. I więc to było dla mnie bardzo miłe i wielkie przeżycie, że z jakiegoś powodu, nie czując się Niemcem, jestem wzięty za Niemca i przez jakiś czas chciałem być Niemcem, koniec. Jest bardzo przyjemnie zostać Francuzem lub Francuzką. Marzę o tym, tylko wiem, że ze względów etnicznych nie udało mi się zostać Włochem. I to co, no i w Ameryce udawało mi się dość łatwo udawać Amerykanina i z tego byłem też bardzo zadowolony, aż mi się znudziło. Natomiast nigdy bym nie jechał do kraju, który jest krajem multikulturowym, bo wtedy co miałbym udawać, że kim ja jestem, że jestem nikim, nie mam żadnej tożsamości. Mieć wiele tożsamości jest bardzo miłe, mieć jedną twardą jest bardzo niemiłe, ale wyrzec się wszystkich to jest niedorzeczne. Miałem okazję także pojechać kiedyś na wycieczkę do Łotwy i do Litwy. Rzuciło mi się w oczy, jak kompletnie różne wyobrażenia o narodowości mają te dwa kraje. Na Łotwie można mieć 5 rozmaitych narodowości, jest wszystko w porządku. Można być 5 językami, to jest bardzo otwarta kultura, łatwo przyjmująca obcy. Natomiast na Litwie, jak tylko się zorientowali, że byłem Polak, straszna rzecz. Rosjanin nie byłem, ale czasem udawałem. Straszna rzecz. Za każdym razem w tam przepisy patrzmy. Nie wolno mieć podwójnego obywatelstwa. Jeżeli ktoś jest Litwinem, nie może być nikim innym.
jeżeli ktoś jest Łotyszem, może być jakim chce. Wobec tego to jest zasadnicza różnica. Zachować kultury, zachować rozmaite tradycje, rozmaite grupy, możliwość podróżowania, możliwość wcielania się. Natomiast wyjeżdżanie do kraju muzułmańskiego, żeby nawracać na chrześcijaństwo, to jest absurd. I odwrotnie, przyjeżdżać z kraju islamskiego do Niemiec, żeby tam organizować grupy działania, które mają ideologię islamską, to jest równy absurd. Niech każdy robi to, co w miarę możliwości może i co go interesuje, co uważa za atrakcyjne, tolerując innych i unikając wojny i konfliktu. Chciałbym obu panom zwrócić uwagę na to, że wbrew pozorom małe różnice generują większe konflikty niż duże różnice. O tym się nie mówi, ale tacy kibole na ten przykład, oni mnie nie zaczepią. Oni się to od siebie tylko kolorem szalika różnią. Ale ja nie są dla mnie obojętni, mnie nie zaczepiają. Ja podejdę i zapytam się, jak Lesia. Oni powiedzą znowu do duchy 01. No i koniec. I to jest jedna sprawa, to obu panów. Dlaczego się o tym nie mówi? Druga sprawa jest taka, że rzeczywiście przecież jest sprawą oczywistą, że Polacy mają wielokulturową tradycję, natomiast wielokulturowi nie są. No i w związku z tym, to też jest związane z tym, że te minimalne różnice, które występują tu w Polsce, są bardzo, a szczególnie jak sobie poczytać komentarze w internecie, nie? Że one się okazuje, że jeżeli ktoś czymkolwiek się chociaż trochę różni, no to już jest coś okropnego. No i tu. Także przy wielokulturowej tradycji społeczeństwo jednolite szuka sobie na siłę różnic. Przynajmniej ja to tak widzę. Wydaje mi się, że to jest bardzo trafna i wnikliwa uwaga, ale odnosi się przede wszystkim do polityki, a znacznie mniej do kultury. Znaczy, mnie się wydaje, że małe różnice kulturowe ludzi w ogóle nie interesują, nie irytują, nie powodują konfliktów. Jeżeli ktoś chce ze mną obchodzić Boże Narodzenie, to fakt, że będzie miał inną tradycję, że śpiewa inne kolędy, niewiele mi to będzie przeszkadzało. Ale niewiele ludzi się będzie upierało, że musi się zaczynać od Lula, że jest Zoom albo Wittgenstein. Natomiast w polityce tak istotnie jest. Marksiści nie mieli większego wroga niż rewizjoniści. I cała reszta im się wydawała, a tamci się mylą w sprawach nieistotnych. Ale myli się w sprawie tego, kiedy wreszcie będzie prawdziwy komunizm, to jest rzecz najgorsza i najstraszniejsza. Ponieważ my tutaj szczęśliwie dotąd uniknęliśmy problemów politycznych, to trzymajmy się dalej tego stylu. Tak, ja się z panem zgadzam, zresztą no to jest rzecz nauka społeczna dobrze znana, bo Zygmunt Freud pisał o narcyzmie małych różnic. Mówił tak, że jak są małe różnice, to robimy wszystko, żeby je podkreślić, uwypuklić i często to prowadzi do konfliktu. Było tego, no wojna na Bałkanach często jest interpretowana w ten sposób, że to właściwie był konflikt takich małych różnic, narcyz małych różnic, które nagle urastają do czegoś wielkiego. Więc pan ma rację, być może my obawiamy się konfliktu na styku kultur, które się szalenie od siebie różnią rzeczywiście, a ten konflikt tak naprawdę grozi nam wtedy, kiedy te różnice są stosunkowo niewielkie, a my je rozdmuchujemy, prawda? Choćby po to, żeby wzmocnić swoją tożsamość, no bo my swoją tożsamość niestety bardzo często budujemy poprzez odnajdywanie wroga. A wroga najlepiej znaleźć blisko, nie gdzieś tam daleko. No i dlatego ten, który się chociaż troszkę od nas różni, nagle urasta do kogoś, kto jest zupełnie inny, kto jest definicją naszym wrogiem, bo my się możemy wobec niego określić. Także pan ma moim zdaniem tutaj wiele racji, żeby no, być może my się obawiamy, no, chociaż też trochę słusznie, bo to historia pokazuje, że różnie to bywało. Te konflikty bywały i między kulturami, które się bardzo od siebie różniły i bardzo często wynikały z tego narcyzmu małych różnic.
jest on właściwie... Wszędzie ten konflikt się tli tam, gdzie mamy do czynienia z innością. No i właściwie problem, z którym się zmagamy no, w Europie od starożytnej Grecji, to jak radzić sobie z innością, tak? Co ciekawe, minęło tyle wieków i nie wiem, czy sobie znaleźliśmy jakiś sposób dobrego radzenia sobie z innością. Obawiam się, że nie. Z wszelką innością. Z wszelką innością, nie etniczną. Proszę pana Kołkawa. Ja chciałem zwrócić uwagę na taką kwestię, żeby się zastanowić, czy multikulturalizm jest pewną koniecznością, czy też jest pewnym projektem, pewną wizją przebudowy świata. Mi się wydaje, że tutaj pomiędzy panami nie ma aż tak dużej różnicy, że zdamy sobie sprawę, że musimy zdefiniować tą rozdzielność tych dwóch terminów. Jeżeli chodzi o pewien projekt, to one były charakterystyczne dla ery nowożytnej. Pan profesor Szacha jest znawcą postmodernizmu i zdajemy sobie doskonale sprawę, że era ponowoczesna charakteryzuje się tym, że nie ma już takich wielkich narracji, nie ma już takich wielkich projektów. Takim wielkim projektem był z powodów demograficznych przez niemieckich ideologów próba budowy społeczeństwa multikulturalnego właśnie z względów demograficznych, żeby tutaj ten rynek pracy zbudować w Niemczech. Tak już dzisiaj mamy do czynienia z innym multikulturalizmem, mianowicie z koniecznością, że u naszych bram stoją właśnie uchodźcy. W związku z tym, moim zdaniem, nie mamy do czynienia z tą wizją, tylko mamy do czynienia z koniecznością. Jeżeli koniecznością, to nie jest to już coś optymistycznego, to już jest coś pesymistycznego. I nie zgadzam się w takim razie z panem profesorem Hołówką, że możemy się w jakiś sposób odgrodzić od postmodernizmu, odejść od niego. Nie, my jesteśmy na niego skazani. Ale nie jesteśmy na niego skazani, że to jest coś takiego fajnego, tylko jest coś to bardzo pesymistycznego. Tu się zgadzam z panem profesorem Hołówką, że to jest coś, co ma charakter pesymistyczny. A nawet te mury to jest tylko rozwiązanie chwilowe. I w gruncie rzeczy te mury, które sobie postawimy, to one i tak nie oddzielą tych dwóch społeczności. I w tym całościowym ujęciu mamy do czynienia już z tym multikulti, z tym wymieszaniem. Także jesteśmy skazani na tą rzeczywistość. Nie możemy już budować też państwa narodowego, tak jakby pan profesor Hołówka chciał, bo to już również są inne czasy i dzisiaj już na takie typu państwo jesteśmy już zamknięci. Także niestety będą wybuchać bomby, będziemy mieli do czynienia z bardzo negatywną i pesymistyczną wizją Europy. Ja taką wizję, przynajmniej tak mi się wydaje, że tak to będzie wyglądało, ale jesteśmy na to skazani, innej rzeczywistości nie ma i to jest nasz multikulturalizm. Dziękuję. Mogę tylko powiedzieć, że na pewno nie ma sensu budować w sposób sztuczny państwa narodowego, ale fakty tak wyglądają, że większość państw to są państwa narodowe. Po pierwsze, nie ma się czego wstydzić. Po drugie, trzeba zdać sobie z tego sprawę, że los społeczeństwa zależy od organizmu politycznego, w którym tkwi. Jeżeli mamy społeczeństwo, które już istnieje jako społeczeństwo wielokulturowe, to oczywiście ich system polityczny może być taki, że odpowiada oczekiwaniom całego społeczeństwa. Natomiast nie można sobie wyobrażać, że da się stworzyć parlament, który będzie się odnosił do 3 albo 4 krajów. Istnieje coś takiego jak Parlament Europejski. Jego prerogatywy są dosyć ograniczone. Czym się skończy konflikt pomiędzy ich stanowiskiem a stanowiskiem polskiego parlamentu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego? To bardzo ciekawe zagadnienie. Zobaczymy, czym się skończy. Tu będzie widać bardzo wiele ważnych aspektów problemu, o których dzisiaj mówimy. Czy wygra pewnego rodzaju multikulturalizm, czy wygra pewnego rodzaju lokalne przekonanie o konieczności dokonywania szybkich zmian bez brania pod uwagę nietrwałego prawa międzynarodowego, tak bym to opisał. Wobec tego to też może nie jest najciekawsze dla nas pytanie dzisiaj. Natomiast to, co mnie się wydaje szczególnie ważne, że sam multikulturalizm nie jest interesujący. On jest interesujący tylko pod warunkiem, że obejmuje wiele różnych od siebie kultur. Jeśli multikulturalizm polega na tym, że każdy wyrzeka się swojej tożsamości, nie powstaje żadna nowa tożsamość, to mi się wydaje bez sensu. Natomiast istnieje, nie ma się czemu dziwić i czego wstydzić. No, ja na przykład nie znoszę tego, jak dostaję życzenia, na których jest napisane Season's Greetings. To mi się wydaje chowanie głowy w piasek, udawanie jakiejś bzdury. Ja chcę od katolika życzenia, które będą wesołe świąt i od Żyda, których najlepsze życzenia jest z okazji Hanuki.
Chcę mieć z okazji Chanuki, chcę mieć z okazji urodzin proroka, chcę mieć z okazji wesołych Bożego Narodzenia i tak dalej. To jest moim zdaniem prawdziwy multikulturalizm. Nie niszczenie kultur, tylko w imię równości, pokoju i dobrobytu. Tylko podtrzymywanie tych kultur, które nie są agresywne, bo chcę żyć na świecie, w którym ludzie są różni, mają rozmaite tradycje, rozwiązują te same problemy w rozmaity sposób. I są dla mnie ciekawi, bo mogą wiedzieć coś, czego ja nie wiem. Tak, proszę pana, na problemach społecznych rozróżnia się wielokulturowość i multikulturalizm. Wielokulturowość to są zjawiska społeczne mające miejsce, a multikulturalizm to pewna ideologia, która wspiera się na pewnym teza filozoficzna. Ja nie chcę tutaj nazwisk, to wszystko w tej mojej książce sprzed 15 lat jest. To kanadyjscy głównie filozofowie. Tak się jakoś złożyło, że oni ukonstytuowali właśnie multikulturalizm, jako pewne stanowisko filozofii polityki. Charles Taylor i Will Kim Lee, właściwie ta dwójka, oni głównie tutaj tymi swoimi teoretycznymi pracami gruntowali wielokulturowość. Multikulturalizm jako pewną ideę filozoficzną i społeczną. Tak, że jesteśmy skazani? Pewnie tak. To jest to, o czym mówiłem od początku, że my możemy oczywiście, mówię jeszcze raz, próbować mury budować, wybrzydzać, obrażać się na rzeczywistość. Ja nie wierzę, żeby to cokolwiek dało. Mało tego, Zachód już jest wielokulturowy. Tu już ci migranci tu są, prawda? I to nie jest tak, że my w Polsce zastanawiamy się, co to będzie, jak oni u nas będą, ale w Europie już są i Europa sobie już od dosyć dawna musi z tym problemem radzić, więc mleko w pewnym sensie się rozlało. To już się stało. Nie można tych ludzi usunąć, powiedzieć, okej, to teraz wyjeżdżajcie, tak? W Niemczech jest 5 milionów wyznawców islamu, we Francji chyba też, jak pamiętam. Włochy, prawda? Więc ci ludzie już tutaj są. W związku z tym takie myślenie, że my postawimy mur, no dobrze, może nie wpuścimy tych, którzy chcą przybyć, ale tu jeszcze jest cała masa tych ludzi, tak? I z tym trzeba sobie jakoś poradzić. Teraz, co do pesymizmu, ja nie jestem przekonany, że to musi być koniecznie, wyłącznie taki czarny scenariusz. Wciąż z obsesją, z takim uborem, czy jakieś przywołuje przykład Ameryki, ale jednak Stany Zjednoczone to jest kraj, który w dużej mierze zbudował swoją potęgę na wielokulturowości, proszę Państwa. Mało tego, są badania społeczne, które pokazują, że innowacyjność rodzi się z wielokulturowości. Krótko mówiąc, jak badano socjologicznie fenomen Doliny Krzemowej, to okazało się, że tam innowacyjność rodziła się z tego, że przychodzili ludzie bardzo różnych kultur, przyjeżdżający z różnych zakątków świata, sadzano ich w jednym pokoju i kazano ze sobą rozmawiać. I z tego wychodzili fantastyczne kwestie, tak? A proszę mi wierzyć, to jest naprawdę środowisko wielokulturowe. Ja w Dolinie Krzemowej w zasadzie przez jakiś czas mieszkałem i tam naprawdę to jest wszystko niebywale wymieszane i z tego rodzi się jakaś nowa jakość. Więc możliwy jest też scenariusz optymistyczny, choć ja się z panem zgadzam i z panem profesorem, gdybym miał tutaj decydować, czy więcej pesymizmu, czy optymizmu, raczej więcej pesymizmu. Dlaczego? Bo to jest zresztą osobna kwestia, tak? To jest skądinąd bardzo ciekawe. Amerykanie sobie z pewnymi problemami radzą, Europa sobie nie radzi i też warto by się nad tym zastanowić. Jedna uwaga do tego, czym pan profesor powiedział. To jest chyba jakieś nieporozumienie, panie profesorze, inaczej rozumiemy wielokulturowość. No, cała istota wielokulturowości polega na tym, żeby nie zmuszać ludzi do tego, iżby się wyrzekali swojej tożsamości, bo problem z asymilacjonizmem na tym polega. Także ludzi zmuszano do tego, żeby się wyrzekli swojej tożsamości. I oczywiście ci ludzie odbierali to jako cierpienie. Teraz lekarstwem na to miała być wielokulturowość, która mówiła tak, my nie wymagamy tego od was, nie wyrzekajcie się swojej tożsamości, pozostańcie sobą. I to jest dla mnie istota wielokulturowości. Możemy się zastanawiać, która z tych dwóch strategii była lepsza i to historycznie można też rozpatrywać. To proszę Państwa, jak pisałem swoją książkę kilkanaście lat temu, zrobiłem studia nad Polonią Amerykańską, takie krótkie, wyrywkowe. I co się okazało? I Państwo wiecie, w tej chwili 11 milionów obywateli Stanów Zjednoczonych ma polskie korzenie. Że Polacy, którzy przybywali do Ameryki, byli najpierw zmuszeni na asymilację. I są relacje tych przybyszów z Polski, jak wiele ich to kosztowało, z jakim wielkim cierpieniem to się wiązało. I w związku z tym, to jakby dotyczyło także nas. Myśmy byli jakby narodem migrantów, prawda? Nas zmuszano do asymilacji. Teraz w jakim sensie ta wielokulturowość amerykańska, która pozwala mówić teraz Amerykanom o sobie, że oni są Polish American, Italian American i tak dalej, i tak dalej, to jest oczywiście w jakiś sposób na to poczucie krzywdy, które się wiązało z koniecznością asymilacji. Więc wiecie Państwo, każde z tych stanowisk ma swoje bardzo wyraźne, jasne i bardzo wyraźne ciemne strony. Moim zdaniem dramat polega na tym,
że nie ma żadnego takiego stanowiska, które moglibyśmy powiedzieć rozwiązania, okej, ono jest tylko dobre, tak? Zresztą w ogóle w życiu nie ma takich stanowisk. Filozofii nie ma. Niczym nie ma, proszę Państwa. I my musimy radzić sobie z tymi ciemnymi stronami każdej z tych wchodzących w ideologii. Natomiast jakąś musimy mieć, bo bez tego nie przeżyjemy po prostu. Pan profesor Cezary Obrachowski. Ale jakiś. Tak, tak. Dobrze. Ja muszę powiedzieć, że mam spory kłopot z tym, co mówił pan profesor Ołówka, bo to jest taka sytuacja, w której jedno oko się śmieje, drugie płaci. Trochę paradoksalna i bardzo się cieszę z tego ostatniego odniesienia, bo mówienie obojętnie czy o wielokulturowości, czy multikulturowości, jako o tym, co pan profesor Ołówka powiedział na końcu, że oznacza to właściwie wyzbywanie się swojej kultury, no ja tego w ogóle nie rozumiem. No to zwłaszcza jeśli miałbym się sformatować jako i zdefiniować jako przedstawiciel w jakimś stopniu grupy mniejszościowej, to zastanawiam się nad konsekwencjami tego, co pan profesor mówi. Znaczy ja z tego dyskursu kompletnie czuję się wykluczony, to znaczy odbieram to jako coś bardzo, bardzo nieprzyjemnego dla mnie, bo sam w takim czymś w ogóle nie mogę się odnaleźć. I to jest trochę takie, jeśli bym się jako antropolog też miał odwołać do przywołanych tutaj postaci, myślenie analogiami jest bardzo złudne. To znaczy możemy odwoływać się, Ruth Benedict napisała to czy tamto, ale to nie wszystko tłumaczy. Dlatego, że dzisiaj świat, w którym żyjemy, jest kompletnie inny. Mamy do czynienia z kulturą konsumpcyjną, mamy do czynienia z kwestiami uniformizacji kulturowej, mamy do czynienia z bombą komunikacyjną. To nie jest tak, że ludzie żyją gdzieś w izolacji i nie wiedzą, jak świat wygląda gdzie indziej, oni go widzą i stara zasada ubi bene, ubi patrie, tam gdzie dobrze, tam ojczyzna, funkcjonuje. Każdy chce żyć w dobrym miejscu do życia. Jest też, tak sobie pomyślałem, nie istnieje sukces multikulturalizmu, czyli nie istnieje żaden sukces polityczny wspólnoty multikulturalnej, czyli nie istnieje możliwość życia, życie w świecie multikulturowym jest żadne. Ja bym powiedział kompletnie inaczej. Ja jako historyk powiem zupełnie inaczej. Mam mnóstwo sukcesów długich wspólnot multikulturowych. Nawet więcej powiem, że doświadczenie multikulturowe jest doświadczeniem powszechnym dzisiaj. Właśnie musimy przestać myśleć tylko kategoriami myślenia polskiego, stereotypowego myślenia polskiego, bo takie stereotypowe myślenie polskie mnie wyklucza. Jak się znerwuję, to będę mówił po kaszubsku, żeby było widać, że to nie wszystko jest na jednym kopyt. I nie wszyscy są tacy sami. Żyję w mieście, żyję w moim małym mieście, gdzie żyją obok siebie Niemcy, Kaszubi, Ukraińcy, ludzie z Sudanu. Jak zrobiliśmy mały projekt, okazało się, że są ludzie z 20 różnych krajów i jest to praktyka życia. A to nie oznacza oczywiście, że wszyscy oni wyzbyli się własnej kultury. Ani też nie oznacza, że było to łatwe. I jest łatwe. Tych sukcesów wspólnot politycznych tak naprawdę jest sporo, a nawet więcej powiem. Większość wspólnot politycznych na świecie dzisiaj musi sobie poradzić z kwestiami odrębności kulturowej. Musi. Największa demokracja na świecie, indyjska, musi sobie poradzić z gigantycznym zróżnicowaniem kulturowym. Nie jest to tylko doświadczenie krajów migracyjnych, a migracja nie jest tylko doświadczeniem Europy. Pamiętajmy o tym, że to nie my jesteśmy krajami, gdzie jest najwięcej imigrantów. I jak pan profesor Kołówka mówi o bogatych krajach muzułmańskich, tak, ale rzeczywiście nie chciałbym tam żyć. W Katarze jest 75% imigrantów. Jest struktura quasi-feudalna, gdzie właściwie ci wszyscy ludzie, którzy pracują tam fizycznie, są całkowicie podporządkowani, pozbawieni praw. Ja się nie dziwię, że ci ludzie, którzy stamtąd z Bliskiego Wschodu zmykają i jadą w tamte miejsca, bo oni chcą jechać do kraju, gdzie jest wolność. To jest podstawowy argument. Jeśli pan profesor Ołówka mówi, że nie dotknęliśmy problemu politycznego, ja to odwrócę. Cały dyskurs jest polityczny. Jest niezwykle silnie polityczny. To, co usłyszeliśmy, paradoksalnie dotykało właśnie rozwiązań politycznych, bo problem w Izraelu między Palestyńczykami a Żydami nie dotyczy głównie, czy przede wszystkim kwestii kulturowych. To jest efekt złej polityki. I to, o czym mówimy w kwestii Afryki, to, o czym mówimy w kwestii problemów z migrantami w Europie, nie jest efektem podstawowych różnic kulturowych, tylko jest problemem po prostu bardzo złej polityki. I powiedzenie, że damy 1000 dolarów do Republiki Środkowej Afryki pozwoli utrzymać 20 ludzi czy 20 rodzin, jest niestety nieprawdziwe, dlatego że to zła polityka spowoduje, że natychmiast 800 dolarów zostaje wziętych przez skorumpowany reżim, a z tych 200 dolarów nie da się utrzymać, bo
wiele rzeczy jest o wiele droższych niż w Europie. Jest o wiele droższych. To życie jest często, życie tam jest droższe w sensie materialnym, ale życie jest tańsze w sensie takim, że się po prostu nie liczy. Więc co nie oznacza oczywiście, że ja się z wieloma rzeczami nie zgadzam, bo ja wiem, że wielokulturowość, życie ludzi na bliskiej przestrzeni, którzy się różnią czy małymi różnicami, czy zasadniczymi różnicami, nikt nie jest łapka. Ale ludzie wypracowywali sobie przez wiele lat różne strategie. To nie jest tylko strategia muru, jest na przykład strategia unikania. Jest wiele wspólnot, które żyją obok siebie, ale się ze sobą nie kontaktują. Unikają siebie po to, żeby właśnie nie tworzyć, nie prowadzić do konfliktu. No przecież w końcu mamy koncepty całą amalgamacji, gdzie właściwie małe społeczności żydowskie były rozpuszczone w świecie środkowej Europy i w zasadzie unikały kontaktów poza tymi, które są konieczne po to, żeby uniknąć konfliktu, ale również po to, żeby nie zatracić swojej tożsamości. Strategie mogą być bardzo różne. Na koniec powiem, że jeśli chodzi o te dzielnice muzułmańskie, do których policja nie wchodzi. Ja, proszę Państwa, znam takie dzielnice w Polsce, do których policja nie wchodzi. I one bynajmniej nie są muzułmańskie. One są nasze, dobre, rdzennie, stuprocentowe polskie, a jak tam się wchodzi po 22, to rzadko kiedy tam to wychodzi nienaruszone. Więc czasami te analogie bywają trochę złudne. Ja chciałbym jedną rzecz wyjaśnić, bo mam wrażenie, że doszło do jakiegoś nieporozumienia. Pan profesor mówi, że pan by się czuł wykluczony w takiej koncepcji multikulturalizmu, o której ja mówię. To dokładnie była moja intencja. To znaczy, moim zdaniem, multikulturalizm, który jest pojęty w taki sposób, że jest to jedna powszechna kultura, która się ma rozlać na cały świat. Najczęściej określana jako McDonald's. McDonald's jest firmą, która ma dokładnie tego rodzaju sklepy wszędzie. Niestety coś takiego, jak mamy u McDonalda, mamy teraz w każdej dziedzinie. Te same samochody, te same ubrania, te same książki, te same filmy, ten sam sposób zachowywania się. To jest multikulturalizm, który uważam za bezsensowny i ogołacający nas z rozmaitych, bardzo ciekawych tradycji. Dużo bardziej wolę coś takiego, jak cesarstwo austro-węgierskie, o którym już raz dzisiaj wspomniałem, które polegało na tym, że cesarzowi zależy tylko na tym, żeby oddani płacili podatek. Niech sobie mówią w języku, jak im się podoba, niech mają własne parlamenty, niech lokalnie określają, jakiego typu prawo będzie rządzić na ich terenie. Natomiast istnieje jedno wojsko cesarskie i jeden budżet cesarski. To tego rodzaju multikulturalizm się bardzo podoba. Czy będziemy mówili, jak czasami profesor Szachan mówi, że jedno to jest wielokulturowość, drugie to jest multikulturalizm. Czy będziemy to mówili w jakiś inny sposób, to chyba jest bez znaczenia. Ale wiemy, na czym polega różnica. Natomiast znaczy, czy realnie dochodzi do takiego wykorzenienia? Na tym się zastanów. Moim zdaniem multikulturalizm polega na tym, że niszczy bardzo wiele tradycyjnych kultur. Wielokrotnie mówiło się o Ameryce, to jest bardzo oczywiście liberalny, bardzo otwarty kraj, ale już nie ma dzielnic takich, jakie były w przeszłości. Brooklyn dzisiaj wygląda zupełnie inaczej niż wyglądał 50 lat temu. W Chicago była dzielnica, która się nazywała Jackowo. Ja sam spotkałem, kiedy w Polsce, w Warszawie spotkałem Amerykanina, który ze mną poszedł do ambasady, bo nie potrafił po angielsku w ambasadzie przedłużyć swojego paszportu. Tego rodzaju miejsca już miejsc w tej chwili nie ma. I widziałem rodziny, w których rodzice nie potrafili cierpieć się nawzajem z dziećmi. Dlatego, że dzieci zarzucały swoim rodzicom: ty nie umiesz się zachować jak Amerykanin, ciągle zachowujesz się jak Polak. Natomiast rodzice mówili: a ty nie, tu umiesz się zachować tylko jak Amerykanka, nie umiesz się zachować jak Polka. Nie wmawiajmy sobie, że to jest fikcyjny i urojony problem. To jest realny problem. I bez rozwiązania tego konfliktu, który pojawia się na najniższym poziomie, w rodzinach, w szkołach, w wyborach do parlamentu, kwestia multikulturalizmu nie zostanie rozwiązana. Tak, ja bym chciał powiedzieć, że jednak wciąż jakieś nieporozumienie, bo to, czym pan profesor mówi, to jest, oczywiście jest to proces takiego gleichschaftowania różnych kultur, który z reguły wiąże się z amerykanizacją, ale jednak można powiedzieć,
reakcją trochę na amerykanizację stać się podnoszenie wartości odrębnych kultur. Więc to jest skomplikowany proces, się z globalizacją wiąże. Natomiast wielokulturowość, jeżeli ja ją dobrze rozumiem, no, kiedyś wydaje mi się, że ją dobrze rozumiałem, bo książkę nawet napisałem, to jednak jest rzecz dosyć konkretna społecznie i dosyć konkretna w sensie filozoficznym. Więc tutaj boję się, że mówimy jak gdyby troszeczkę o innych sprawach. To jest pierwsza kwestia. Ze wszystkim się zgadzam, o czym pan profesor powiedział. Właściwie z każdym słowem. Bardzo mi się podobało to, o czym pan profesor powiedział, o czym my zapominamy. Gdańsk, wielokulturowe miasto. I trzeba się szczycić tą wielokulturowością, tak? Ja jestem z Torunia, no wielokulturowe miasto, proszę państwa, to była wartość, to przecież nie było czegoś złego. I my w Toruniu się szczycimy, tak jak państwo w Gdańsku się szczycicie, że to są miejsca wielokulturowe, prawda? I one dawały jakąś nową wartość. To było coś fajnego, coś ciekawego, coś, co nas jakoś różniło i plus, tak? Wobec innych. Więc w naszej historii to trzeba też zobaczyć i docenić. To, że teraz tak się złożyło, jesteśmy homogeniczni, bardziej nastawieni na to, żeby być. To jest trochę przypadłość taka lokalna, historyczna, być może przemijająca, prawda? Natomiast co do tej dzielnicy, no to się też pewna zgoda, może to trochę, to jest trochę tak jak antropologowie, którzy najpierw badali egzotyczne ludy, a potem uznali, że trzeba badać tych sąsiadów, bo oni są bardziej egzotyczni niż ci najbardziej egzotyczni, prawda? Rzeczywiście, pan ma absolutnie rację, ale niewątpliwie, i tutaj będę się upierał, że takim trochę ubocznym skutkiem, niedobrym wprowadzenia w życie wielokulturowości, chociaż ja nie wiem, czy w Europie to było świadomie robione, więcej wynikało to z takiej obojętności po prostu, że to się jakoś samo ułoży, prawda? No to jest jednak ten proces dobrowolnej getoizacji i on jest niekorzystny i niebezpieczny. I co do tego raczej wydaje mi się wątpliwości nie ma, że to jest trochę taki uboczny skutek, że jeżeli się mówi dobrze, zostańcie w tych swoich wspólnotach jakoś tam pielęgnujcie, no to ci ludzie zaczynają rzeczywiście się zamykać i bardzo często niechętnie wychodzą z tych wspólnot. No to jest jakby przypadek no, nie dotykający tylko muzułmanów w Brukseli, ale to jest przypadek polskiego Green Pointu. Na Green Pointie mieszkają dziesiątki, no, przesadzam, ale tysiące Polaków, którzy nie mówią po angielsku i nigdy nie byli po drugiej stronie Zatoki Hudsona, prawda? Czy rzeki Hudsona, prawda? A w Miami, na Florydzie, żyją setki tysięcy Kubańczyków, którzy nie znają angielskiego i powiedzieli, że się go nie nauczą. Jak przyjechał kiedyś bodaj prezydent jeden amerykański do Miami, czy któryś, czy senatorowie, nie pamiętam, to burmistrz Miami, który był Kubańczykiem, powiedział, że prędzej oni powinni się nauczyć hiszpańskiego, niż my powinniśmy się nauczyć angielskiego. Więc to są trochę takie uboższe skutki na właśnie tej wielokulturowości, czyli tej zgody na to, żeby wspólnoty pozostawały jak gdyby niedotknięte tym, co jest w pewnym sensie uniwersalne w obrębie pewnego państwa. Więc ja tu widzę jasne strony, o których mam przysłowie na pewno zgoda, ale też trochę widziałbym takich skutków ubocznych, które nie zawsze są korzystne, delikatnie rzecz ujmując. Tutaj pan się zgłaszał od dłuższego czasu, także prosimy wstać, jak można wtedy będzie widać się podejście do pytania. Można się przedstawić też, zapytamy się. Witam, mam na imię Amskinami, jestem z Tunezji, mieszkam w Polsce od 10 lat i w zasadzie mam pytanie do pana. Jestem Tunezyjczykiem, muzułmaninem, mieszkam w Polsce od 10 lat. Jak pan słyszy, to już mówię po polsku. Mam żonę Polkę, dwójkę dzieci, prowadzę swój interes. Choć jestem muzułmaninem, praktykującym, nie jem wieprzowiny, nie piję alkoholu, idę do restauracji, zamawiam wszystko razem bez wieprzowiny, spotykam się ze znajomymi, piję kole, oni piwo. Więc skoro mi się udało w taki sposób się dostosować, integrować się, zachowując swoją tożsamość, oczywiście z szacunkiem do swojej religii, bo w domu jak jest Ramadan, to stosujemy go tak jak trzeba, a jak jest Boże Narodzenie, to również, bo moja żona jest chrześcijanką. Skoro mi się udało, to dlaczego innym miał się nie udać? Zaznaczam, nie jestem jedynym takim przykładem pojedynczy, bo są setki moich znajomych, które też są z różnych kątek świata, które mieszkają tu w Gdańsku głównie, a w Polsce jest też tysięcy osób. Więc jak nam wszystkim się udało, prowadzimy wszyscy życie normalne, ułożone, zachowujemy swoją tożsamość, praktykujemy swoje religii bez narzucania się. Skoro nam się udało, to dlaczego tysiące innym migrantom, które tu po prostu mogą tutaj dotrzeć, miałby im się nie udać? Od początku dzisiaj mówimy na ten temat. Dlaczego panu się udało, dlaczego innym się nie udało? To nie jest prawda, że wszystkim obcokrajowcom się udało. Panu się udało właśnie dlatego, że pan potrafił
dostosować się do polskiej kultury. Pan nie zwalcza Bożego Narodzenia, pan mówi po polsku, pan dzieci swoje odsyła do polskiej szkoły. Nie wiem, jeśli pan ma córkę, jak się córka ubiera, jak się córka ewentualnie chodziłaby na basen, czy chodziła na lekcje gimnastyki. Jakoś ten problem pan rozwiąże. Gdyby to było... Wie pan jednak doskonale, że wielu rodzinom to się nie uda. W Polsce kwestia imigrantów na razie nie była istotnym problemem. Te mniejszości narodowe czy kulturowe, które znajdujemy na terenie Polski, nie wchodzą w żadne istotne konflikty na razie. I to jest doskonałe. Po prostu dlatego, że ciągle nie ma get, które by polegały na tym, że istnieją wielkie dzielnice, gdzie się mówi wyłącznie w obcym języku, gdzie na terenie jakiegoś kraju po prostu żyją wrogowie tego kraju. Są takie poza Polską, istnieją takie kraje, w których się ma potencjalnych wrogów w obrębie własnego kraju, dlatego że są ludzie, którzy czują się bardzo rozczarowani do warunków ekonomicznych, politycznych i kulturowych. Ich zdaniem znaleźli się w złym miejscu przez przypadek, jest teraz za późno, żeby stamtąd się zabrali. Czy jest istotnym problemem, żeby jakoś ich losy rozwiązać? Na pewno. Ale najlepszym sposobem na tego rodzaju konflikty jest prewencja. Nie dopuścić do tego, żeby znaleźli się tam, gdzie nie chcą być. Następny tutaj prosimy pana. Uważam się do dłuższego czasu. Mam na imię Jan Jankowicz i mam pytanie bardzo proste tutaj w przeciwieństwie do moich przedmówców. Czy mają panowie, a zarazem tutaj pani z tyłu, plan na przyjęcie tych uchodźców, przepraszam, imigrantów? Co z nimi tutaj zrobić na miejscu? Czyli przyjedzie już ta liczba, co z nimi tutaj zrobić? Jak się nimi zająć? Ale przepraszam, czy mogę na szybko odpowiedzieć? Tak? Trzeba przyjmować taką liczbę, że z góry wiadomo, co z nimi zrobić. To jest problem. To ja nie sądzę, żeby to był istotny problem. Znaczy na pewno jest nierozsądne wpuścić znaczną liczbę ludzi, dla których nie ma przygotowanych mieszkań, nie ma możliwości pracy, którzy będą zepchani do slumsu. To, co najczęściej się zdarzało i wywoływało zamieszki we Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, to są getta, które są w praktyce slumsami z olbrzymią ilością ludzi, którzy nie mają pracy, nie adaptują się do środowiska, w którym się znaleźli. Jeszcze dwa lata temu problem uchodźców w Europie nie stanowił żadnego istotnego ani ekonomicznego, społecznej trudności, bo istniały odpowiednie instytucje, które badały przeszłość, ustalały, czy to są osoby, którym grozi śmierć u siebie. Siedzi w domu, jeżeli rzeczywiście grozi mi śmierć, to imperatyw nakazujący przyjęcie i znalezienie dla nich jakiegoś miejsca jest bardzo silny i trzeba się podporządkować. I co więcej, u takich ludzi na pewno znajdziemy jakiś rodzaj wdzięczności i zrozumienia, że otrzymali pomoc wtedy, kiedy potrzebowali jej najbardziej. Natomiast jeżeli są to osoby, które wszystko jedno gdzie będą, na razie nie chcą zakładać rodziny, nie mają żadnego przygotowania zawodowego i myślą o tym, że tutaj jakoś się ułoży, a jak to zobaczymy w przyszłości, to ten imperatyw znika. Tak, no ja oczywiście zgadzam z panem profesorem, są pewne przedsięwzięcia o charakterze organizacyjno-technicznym. Zresztą w świecie się to robi od bardzo dawna, ale trzeba zapewnić tym ludziom bezpieczeństwo. To jest podstawowe, poczucie bezpieczeństwa, tak? To się oczywiście wiąże z mieszkaniem, to się oczywiście wiąże z jakąś szansą znalezienia pracy. To jest kwestia jednak nauki języka, no bo bez tego się nie da, prawda? I to jest kwestia edukacji dla dzieci w szkole. I to jest edukacja, która musi być edukacją coraz bardziej wrażliwą na te różnice międzykulturowe. Amerykanie przeszli taką drogę od całkowitego braku wrażliwości na obsesyjną bezwrażliwość w tej chwili na kwestię tej wielokulturowości. Dla państwa przykład, w szkole mojego syna w Kalifornii, kiedy był taki przedmiot, to była geografia połączona z historią. Różne kultury tam omawiano, to kulturę zachodnią na końcu omawiano, tak? Bo Amerykanie uznali, że już tak bardzo przedobrzyli, że oni uznali, że zachodnią to oni mówią na końcu, zaczęli japoński, chiński i tak dalej, wszystkie kultury, żeby tylko nie sprawić wrażenia, że oni preferują kulturę zachodnią. To oczywiście można przesadzić, ale coś w tym podejściu no, jest ważnego i ciekawego, mianowicie, żeby ta edukacja była taką edukacją wrażliwą na wymiar wielokulturowy. I teraz jeszcze jedna uwaga. No,
My sobie nieźle chyba z tymi problemami już jakoś radzimy, bo nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę, że w Polsce już jest bardzo wielu Czeczenów, tak? Że w Polsce są Tunezyjczycy, że w Polsce są Wietnamczycy i to naprawdę duże grupy i jakoś odnajdują się tutaj, jakoś pracują. Spora część z nich niezwykle ciężko i niezwykle efektywnie. To też jest przypadek krajów imigranckich, że przybysze pracują często dwa razy więcej niż autochtoni, prawda? Walczą o to, żeby awansować społecznie. To jest wielka wartość. Nie boją się ciężkiej pracy. Dzieci się świetnie uczą w szkołach, proszę Państwa. Więc to nie jest tak, że my w ogóle sobie z tym problemem nie radzimy. On nagle na nas teraz spadł, my jesteśmy bezradni, wielka tragedia narodowa. No jakoś to się działo. Tysiące ludzi przybywało, radziliśmy sobie. I teraz też musimy sobie poradzić, bo przecież radziliśmy sobie, inne kraje sobie radzą, dlaczego my mamy sobie nie poradzić? Trzeba do sprawy podejść spokojnie. Pierwsza rzecz, której należy unikać, to jest histeria. To jest histeria, bo związana z tym, że nagle pojawi się tutaj, nie wiem, 7 tysięcy ludzi, którzy przybywają z innego kraju, z innej kultury, z inną religią. No, no, proszę Państwa, to nie ma powodu do histerii, to trzeba bardzo spokojnie rozwiązać po punkcie wszystkie problemy, które się z tym faktem wiążą. Koniec kropki. Jeszcze jedno zdanie na ten temat, bo mnie się wydaje, że szczęśliwie jest tak, jak pan profesor mówi, a odpowiedź jest bardzo prosta. Na razie mamy takich emigrantów, czy takich uchodźców, którzy nie uważają za rzecz odrażającą czuć się Polakiem. Mogą zachować swoją religię, zachowują swój język, albo żenią się, lub wychodzą za mąż z Polski, ale nie mieszkając w Polsce, nie uważają za coś przeklętego, że muszą się podporządkować polskim przepisom, polskiej obyczajowości, historii, tradycji. To rozstrzyga. Ja uważam, że szansę ma tylko tego rodzaju emigracja, w której osoby przyjeżdżające chcą zachować swoją tożsamość i nauczyć się drugiej. Ten przykład Litwa i Łotwa jest dla mnie bardzo wyraźny, bardzo ważny. Ja nie widzę absolutnie nic złego w tym, że jedna osoba ma 3-4 rozmaite identyfikacje, raz używa jednej, raz używa drugiej, raz używa trzeciej i nie widzi w tym nic strasznego. Ja widzę coś strasznego w tym, kto mówi, ponieważ jestem Żydem, to nie mogę być Arabem. A nie chodzi o religię, tylko chodzi o identyfikację etniczną. Nawet jeśli tradycja kulturowa jest bardzo długa i różna, dzieląca te społeczności, trzeba się nauczyć jakoś te bariery łamać. No to ja się z panem profesorem całkowicie zgadzam, że tylko w jednym punkcie mam wątpliwości, czy te osoby koniecznie muszą być Polakami. Co to znaczy? No w jakim sensie, prawda? Amerykanie uznali, że wystarczy być Amerykaninem, jeśli się szanuje konstytucję i potrafi się sklecić parę zdań po angielsku, bo na tym polega egzamin dla Amerykaninów, tak? Że się wymienia wszystkich prezydentów, wszystkie stany i jest to egzamin z konstytucji. Tyle. I wtedy się uznaje, że jest się Amerykaninem. Ja nie twierdzę, że to jest droga dla nas. Ja nie twierdzę, panie profesorze, że to jest droga dla nas. Ja tylko się głośno pytam, co to znaczy przyjąć tę tożsamość. No, jak daleko trzeba się posunąć, żeby to zrobić? Ja bym to ostrożył. Chyba pan profesor zgodzi, podzielone tożsamości, wielorakie tożsamości. To jest fenomen znany od setek, jak nie od tysiącleci, od setek lat. Obecny. Można mieć wielorakie tożsamości, one jakieś ze sobą współgrają. Można pozostać Tunezyjczykiem i być jednocześnie częścią siebie Polakiem, prawda, w jakimś sensie. Ja nie wiem, czy pan się zgodzi. Ja nie wiem, czy to jest albo, albo, prawda? Ja mam taką nadzieję, że to się da zrobić i kimś takim, i kimś takim. Oczywiście nie można być całkowicie naiwnym i myśleć, że tu nie ma żadnych konfliktów i nie ma żadnych problemów. Oczywiście one są. Ale tak jak pan powiedział, to są rzeczy, które są do zrobienia, bo wielu ludzi na świecie to robi. I to nie od wczoraj, nie od dzisiaj, tylko od setek, jeśli nie od tysięcy lat. Tak się staram powiedzieć, mam nadzieję, że to było jasne. Ja nigdy nie powiedziałem albo, albo. Cały czas mówię i. Ta sama osoba ma wiele tożsamości. Natomiast Ameryka to jest wspaniały kraj. Proszę pamiętać, że tam problem nie jest z emigrantami, tylko tam jest problem z czarną ludnością. To, co w Europie jest konfliktem społecznym między ludźmi pochodzącymi z innej kultury, w Ameryce z ludźmi pochodzącymi z tej samej kultury, ale w sposób systematycznie dyskryminowany. Więc rozwiązanie jednego i drugiego problemu jest prawdopodobnie taki sam. Natomiast, żeby być naprawdę Amerykaninem, no tak, na udawanie, tak jak ja udawałem Niemca, to wystarczy uśmiechać się, powiedzieć parę słów i płacić podatki.
ale jeżeli ktoś chce otrzymać obywatelstwo amerykańskie, to tam między innymi jest takie pytanie w przypadku konfliktu militarnego, czy wystąpisz po stronie Stanów Zjednoczonych. To jest daleko idące. Ja bym się chciał odnieść do moich poprzednich poprzedników, mianowicie tutaj pana Tunezyczka. Ja się bardzo cieszę, że pan dobrze czuje w naszym kraju. Pan przyjął pewne warunki. Zadam też z kolei pytanie, czy podobna sytuacja w ilu krajach pana rodzimej kultury jest możliwa? Czy nie byłby pan w niektórych krajach posądzony o odejście od wartości swojej, gdyby pan reprezentował ten właśnie model, który pan reprezentuje tutaj w Polsce? Pan przyjmuje te warunki. Ale to jest tylko, i mnie to cieszy, to jest, pan mówi, bo skoro panu się udało, to dlaczego się innym nie udać? To ja zadam pytanie, czy pan, przybywając tutaj, przychodziło na myśl, żeby w perspektywie krótszej, dłuższej wprowadzać prawo szariatu w Polsce, czy krzyczeć na ulicach precz z polskim państwem? Myślę, że nie. To jest taka odpowiedź, ale oczywiście możemy porozmawiać. Druga rzecz, tutaj pan profesor wcześniej mówił, że jakby się zdenerwował. Nie ma, nie widzę, nie może się odnieść do tych słów. Proszę? Wyszedł. Że jakby się zdenerwował, to by mówił po kaszubsku. No ja nie będę mówić. Być może jeszcze nie jest tożsamość pana z Kaszub zachwiana na tyle, żeby się zdenerwował, bo nie ma tych problemów. Ale nie jest Kaszub, tylko on z Kondzyny jest. Ale to jest nieważne. Proszę pana, to jest nieważne. To jest nieważne, chodzi o tożsamość. I teraz porównując dwóch panów, którzy się tutaj wspierają, mnie się wydaje, że pan profesor Kołówka w większym stopniu diagnozuje problemy, dlaczego to się nie może udać, czy się nie udaje to, że się nie może udać. Może się udać, proszę bardzo, może się udać. Niż i mówi o tych problemach, realnych problemach. Ja bym chciał tego samego usłyszeć, dlaczego by to się miało udać w 10 punktach z pana przykładu. Dlatego, że pan mówi na przykład prawo. Prawo jest wtedy, kiedy rządzi większość, prawda? Więc w momencie, kiedy napływają masy niesamowite, zaczynają wprowadzać swoje prawo. W imię czego? W imię tożsamości. Tożsamość tutaj jest przyjęta wielokulturowa. Zaakceptowanie pewnych systemów wartości drugiej kultury, a nie pewien fundamentalizm, a w imię poszerzenia terytorium do życia. I teraz, dlaczego my mówimy, że Polska to ma tradycję wielokulturową, no ale właśnie dlatego, że polskim Tatarom nie przychodzi do głowy, żeby wprowadzać tutaj prawo szariatu. A ludziom, którzy tylko przybywają, tylko którzy już wjeżdżają, to oni już obrażają tą naszą cywilizację, tą naszą tożsamość. A to, że tożsamość jest bardzo ważna, wynikająca z wychowania, z domu, jest to, że jeden z biskupów opolskich mówił, że jak on się chce naprawdę wyspowiadać, to się wyspowiada po niemiecku. I teraz jeszcze do pana profesora a propos tego jakby pewnego wartości dodanej wynikającej z wielokulturowości. Dolinę Krzemową pan przytoczył. Jednymi z najbardziej, ja z kolei słyszałem, ale może proszę to zweryfikować, bo może pan więcej na ten temat. Ja z kolei słyszałem, że zrobiono tam badania i zastanowiono się, dlaczego Polacy wśród tej grupy są tak innowacyjne, tak twórcze, tak kreatywne. I szukając po przyczyn, doszli do tego, bo oni się uczyli poezji romantycznej. To w imię czego my mamy się wyrzec z tej poezji romantycznej? W imię jakiegoś modelu abstrakcyjnego McDonaldizacji świata, multikulti? No to jest sprzeczne, prawda? Jesteśmy kreatywni, bo jesteśmy w środowisku multikulturowym, ale jednocześnie dlatego jesteśmy tam kreatywni, że zachowujemy swoją tożsamość, że zostaliśmy wychowani w pewnym systemie wartości. Także wracając, ja tutaj już kończę, troszkę długo, ale wracając do tego, co mówi pan profesor Kołówka, w większym stopniu
diagnozuje problemy, dlaczego to się może nie udać, czy się nie udaje, niż pan, który zakładał pewnego rodzaju idealizm, model, że no tak, no tutaj jest tak, ale to właściwie to ja się zgadzam. Proszę konkretne przyczyny, czy jakby pewne 10 pana punktów w tym, że to się na pewno uda. Ale to jakby, bo boję się, że w większym stopniu jakby, no, pan profesor ma pewien model, a pan profesor diagnozuje stan, jaki jest. Dziękuję bardzo. Pana od początku tu swojej wypowiedzi podkreślam, że są ciemne strony różnych pomysłów na pogodzenie ludzi żyjących obok siebie, którzy pochodzą z różnych kultur. Więc staram się nie być w jednym statystycznym. Druga sprawa, nigdy nie powiedziałem, że to się musi udać. Ja powiedziałem, to się może udać i w historii to się udawało. Oczywiście to się może nie udać, bo są także przykłady, że to się nie udaje. Nie ma, wie pan, tutaj nie ma żadnej pewności, tak? Jestem jednak przeciwny takiemu przekonaniu, że na pewno się nie uda, ale także takiemu przekonaniu, na pewno się uda. Nie. Staram się zrozumieć, dlaczego to się w niektórych miejscach, w niektórych okresach historii udawało, a w niektórych nie. Teraz jak pan pyta o ufrzania, to sprawa. Oczywiście, ja powiedziałem to na samym początku. Są granice, poza którymi się wycofać nie możemy, tak? Możemy w tej życzliwości, chęci wyjścia naprzeciw pójść bardzo daleko, ale nie możemy przekroczyć pewnych granic, które jakoś określają, jak pan mówi, naszą tożsamość w jej najbardziej istotnych obszarach. I tutaj zgadzam się całkowicie z tymi, którzy powiadają, no, prawo zbudowane na systemie wartości zachodnich jest czymś, co trzeba chronić, to jest nasza wartość i tak dalej. Co do tego nie mam cienia wątpliwości, więc jak pan pyta o szereg, mówię nie, zdecydowanie nie. Zresztą mówiłem o tym od samego początku. Moja pierwsza wypowiedź dotyczyła tej kwestii. Dlaczego? Zaraz, sekundę. Teraz tak, zupełnie jeszcze raz podkreślam, nieporozumienie. McDonaldyzacja i wielokulturowość to są różne rzeczy. McDonaldyzacja to jest klaszaftowanie i zrównywanie. Pod wpływem ekspansji kultury masowej made in USA, a wielokulturowość to jest wielokulturowość, proces o przeciwnym znaku, można by powiedzieć. Więc ja nie rozumiem, dlaczego z takim uporem te dwie rzeczy mieszamy, tak? Sekundę. Niech pan pozwoli skończyć. Teraz oczywiście bardzo ciekawe było w tym, co pan powiedział. Pytanie, dlaczego dzieją się takie rzeczy, jakie się dzieją w Europie, dlaczego w tych miejscach, dlaczego teraz i tak dalej. Ja nie mam na to dobrej odpowiedzi. Natomiast tu pan profesor Odmar Prądzyński, moim zdaniem bardzo słusznie podkreślił, że w wielu przypadkach to jest kwestia polityki. To nie jest kwestia antropologii, to nie jest kwestia tego, o czym tutaj często mówiliśmy dzisiaj. To jest bardziej kwestia polityczna, często kwestia ekonomiczna. Musielibyśmy zacząć pytać o sytuację i pozycję tych grup emigranckich, dlaczego tworzą się getta, dlaczego jest tak wielu bezrobotnych, dlaczego jest taki problem z awansem społecznym, dlaczego jest taki problem z zamykaniem się, dlaczego jest takie rozczarowanie drugiego, trzeciego pokolenia emigrantów sytuacją w Europie Zachodniej. Odpowiedź jest prosta. Próbują się na tym zastanawiać socjologowie i politolodzy. Co się nie udało, tak? Co się nie udało w Europie? Dlaczego ci ludzie nie przyjęli pewnych zasad gry? Dlaczego nastąpił bunt? I to bunt często w kolejnym pokoleniu, co jest bardzo interesujące. Gdyby pan chciał mnie zapytać, gdzie szukałbym przyczyn, to jednak głównie w tej sferze statutowo-ekonomicznej, prawda? To znaczy, te kanały awansu dla ludzi pochodzących z migracji często okazały się zamknięte. Okazywało się, że natrafiali na pewien szklany sufit. Nie było go widać, ale on był, tak? Że jednak siła uprzedzeń pewnych, związanych z odmiennością kulturową, ale często i rasową w Europie była tak wielka, że w wielu krajach ona zdominowała to, co formalnie było jak gdyby dopuszczalne i do czego namawiano, prawda? I to jest prawdopodobnie przypadek Francji, która ma i miała i będzie pewnie miała gigantyczny problem z tymi sprawami. Więc wie pan, to jest obszar, o którym warto rozmawiać. Tak, dlaczego te rzeczy się nie dają, dlaczego są takie rezultaty, dlaczego jest taki skutek. Natomiast co do jednej rzeczy jestem pewien. Wie pan, no właśnie, jeśli chcemy trzymać się naszej tożsamości zachodniej, tak to ujmijmy, to tu nie istnieje odpowiedzialność zbiorowa. To nie istnieje odpowiedzialność zbiorowa. Wie pan, z tego to faktu, że istnieją tacy ludzie, o których
słusznie twierdzimy, są niebezpieczni i tak dalej, i tak dalej. Nie wynika, że wszyscy ludzie, którzy pochodzą z jakiegoś kręgu kulturowego, są z definicji niebezpieczni, prawda? Że oni będą robili to samo, co robią ci ludzie. No, wiecie Państwo, jeżeli my chcemy myśleć w kategoriach odpowiedzialności zbiorowej, mars pro toto, no to w takim razie właśnie tracimy naszą tożsamość zachodnią, która każe nam myśleć jednak o ludziach jako o bytach odrębnych, prawda? Warto o tym pamiętać. To, co mnie bardzo niepokoi, to jest taka próba stosowania takich właśnie wielkich kwantyfikatorów. Wszyscy, każdy, odpowiedzialność zbiorowa, bo byli tacy i tacy. Spokojnie. Jeżeli chcemy patrzeć na sytuację wciąż z perspektywy zachodniej, to musimy tu zachować stosowny umiar. Z drugiej strony pełna zgoda. Nie bądźmy naiwni. I niesłuszne jest Państwu, że idealizuję cokolwiek. Bo od początku mówiłem, widzę tu cały szereg problemów i cały szereg jakby ciemnych stron różnych rozwiązań, które stosowaliśmy. Opieram się tylko przy jednym. Jakieś rozwiązania wspólnie wypracować musimy. My między sobą i z tymi ludźmi, którzy tu przybywają, innej drogi po prostu nie ma. Koniec kropka. No nam się wydaje, jeżeli mówimy o czymś, co jest globalizowane, jeżeli mówimy o czymś, co jest globalizmem, makronalizacja, to jest proces, to się powtarza, to istnieje. I to zagraża bytą tożsamą. Dlaczego? Dlatego, że McDonald's jako korporacja chciałaby, żeby w jego firmie siadł muzułmanin i nie jadł wieprzowiny i z chrześcijaninem, który je wieprzowinę. Tylko, że te osoby, one w dalszym ciągu tożsamość i na tym się kończy, bo na tym jest rola tej korporacji. Przyjdźcie, zjedzcie. Ale różnice pozostają głęboko ukryte. I teraz jeszcze chciałem się odnieść do tego, że Pan powiedział, że Pan nie jest za murami, bo mury nic nie dają. Jeżeli Pan, proszę mnie posłuchać, jeżeli Pan mówi, że nie można generalizować i wszystkich utożsamiać, jest takie powiedzenie, nie każdy muzułmanin jest terrorystą, ale wiemy co ma. To teraz, ale to nie, to jest generalizacja pewna, też może być, prawda? Tylko. I teraz odnoszę się do tych murów. Mury są pewnym, jeżeli my na przykład w komunizmie my mieliśmy problem, nie mogliśmy oglądać telewizji satelitarnej, to może też po to było stworzone, ten mur taki, żeby nam nie pokazywać innej alternatywy życia. I teraz, dlaczego my mamy uważać, że nie będzie murów pomiędzy nami na jednym terytorium, pomiędzy dwoma tożsamościami odrębnymi kulturowymi, skoro te mury są na Bliskim Wschodzie, kiedy państwa bogatsze nie chcą przystąpić do rozwiązywania tych problemów państw mniej bogatszych, czy ubogich i w dodatku jeszcze pogrążonych wojną. Z nami handlują ropą, my to przyjmujemy, bo nam jest ropa potrzebna, prawda? Ale jednocześnie nie chcą w żaden sposób odnieść się do tych problemów, które na przykład pan profesor Kołówka mówił o przeludnieniu świata. To jest problem. To jest problem, który galopująco postępuje. I dlatego, że galopująco w sposób geometryczny postępuje, 20-30 lat temu nie zastanawialiśmy się nad tego typu problemami. Teraz się, bo jest kolejna generacja, bo styl życia mówi o tym, że wielożeństwo, system planu, to jest obce nam kulturowo. Dlatego mury mogą być pewnym, znaczy ja nie, proszę tylko niektórzy nie zrozumieć, że jestem za murami, tylko każda kultura musi się uporać, jeśli ma wyjść naprzeciwko drugiej kulturze, jeden człowiek naprzeciwko próbować zrozumieć, to musi się uporać ze swoimi fantomami. Tak samo, jeżeli my mamy się uporać, my nam się zarzucamy, nie chcemy zrozumieć. Chcemy zrozumieć, tylko pewne rzeczy nie jesteśmy w stanie przyjąć. Bardzo miło, że Wietnamczycy tutaj się integrują, dlatego że ich kultura jest bardziej zbliżona do nas. Dziękuję.
wiele wątków, bo ludzie wypowiadają, a co to nie kontynuuje, buduje, no ja ich budować się będę, uważam, że to jest strategia, która do nikąd nie prowadzi, więc wiem, ale nie bardzo widzę tutaj jakąś szansę na porozumienie, bo zupełnie od innego końca pan do sprawy podchodzi. Wie pan, no, no w dzisiejszych czasach, zglobalizowanych czasach, jeśli się sądzi, że budowa muru w takiej czy w innej formie może przynieść jakieś pozytywne skutki, no to jest niebywała naiwność, tak? Bo nawet jak my ten mur zbudujemy, to przecież kontakt choćby w sieci będzie zawsze możliwy, prawda? I to jest, to może 1500 lat temu, 2000 lat temu fizycznie, jak się odrodziły wspólnoty, to one na siebie nawzajem wpływu nie miały. Natomiast dzisiaj naprawdę wydają się ogromną naiwnością. Chyba, że my te mury rozumiemy w jakiś inny, symboliczny, alegoryczny czy metaforyczny sposób, też nie bardzo mi się to podoba, bo przyznajemy się wtedy do klęski. My przyznajemy się do klęski i radzimy sobie z tymi, którzy przybywają, a generalnie ludzkość przyznaje się do klęski, no, takie najlepsze ideały, które nam przyświecały. I mówię, one są obecne zarówno we wszystkich wielkich religiach, jak i w takiej świeckiej myśli humanistycznej. No wtedy dobrze, no to złóżmy jakby tę broń religijno-filozoficzną, powiedzmy, dobra, ponieśliśmy klęskę jako ludzkość, musimy budować mury. W moim przekonaniu ta reiterada jest za wczesna i to jest historyczne podejście do sprawy. Uważam, że trzeba szukać porozumienia tak długo, dopóki to jest możliwe. Mur jest jakąś absolutną ostatecznością i wciąż wydaje mi się, że też nic nie załatwiające. No ale jeśli pan uważa, że trzeba te mury budować, no ja nikomu nie zabronię budowy muru, wie pan. Dla mnie to absurd, no ale nie rząd, jestem w stanie zrozumieć ten dom myślenia. O budowaniu muru, nie powiedziałem o budowaniu muru, tylko o murach, za którymi społeczności dochodzą do pewnych konsensusów. W latach 70. w Afganistanie kobiety chodziły w wszystkich spódniczkach. Czy chodziły dlatego, że ktoś im to narzucił? Nie dlatego, że chciały chodzić. Jeżeli tutaj pan profesor mówił, że oni mijają do Kataru, to nie dlatego, że tam by nie chcieli mieszkać, bo tam jest bogaciej niż w krajach Europy, znaczy bardziej bogato, tylko dlatego, że tam nie mogą. I jeżeli mówimy o murach, to proszę zauważyć, że te mury są budowane w ramach pewnych wspólnot, już z których ludzie wychodzą. I te mury akceptują tam, prawda, czyli nie próbują się dogadać w ramach własnej kultury, żeby mury burzyć i o tych murach myślę właśnie, tylko próbują nam tutaj stworzyć nasze mury, dlatego że my ich przyjmujemy, a te mury to są właśnie na przykład getta i wyodrębnione społeczności. Wie pan, no to, że budowa muru jest zła, no to jest jednoznaczne. To gdziekolwiek by się te mury nie budowały, to jest niedobre. Więc wie pan, ale no, ten proszę, trzymamy dzikie zwierzęca w klatce. Panie profesorze, nie proszę. Ale panie profesorze, do kogo się odnosimy? Propaganda na propagandę. No ale zaraz. Niech pan nie gniewa, to burza. Ale proszę nie pan, że mury nie pełnią swojej funkcji. Oddzielajmy fakty od spraw prestiżowych. No zaraz. No, ale panie profesorze, przepraszam, nie posuwajmy się za daleko. Nie posuwajmy się za daleko. Ja rozumiem, że wspólnym założeniem. Sekundkę, proszę. Ja rozumiem, że wspólnym założeniem znaku mity chrześcijaństwa i świeckiego humanizmu jest przekonanie, że ludzie są równi, że mogą się porozumieć i że pewien typ, choćby dialogu i komunikacji jest zawsze możliwy. Ja bym się chciał tego dziedzictwa trzymać. Ja, no, krótko mówiąc, uważam, że to jest wielkie dziedzictwo Zachodu. My się to możemy wyzwać i zacząć myśleć w kategoriach murów. Ale przyznam się, że ja nie chcę wtedy być w takiej kulturze. Nie, to nie jest kultura, która by mi odpowiadała. Może państwo macie rację z jakichś pragmatycznych względów, ale ja ze względów akcjologicznych i światopoglądowych takiej kultury nie zaakceptuję. Koniec roku. Ja wrzucę, bo widzę, że kończymy powoli spotkanie. Kilka właściwie już chyba haseł, które mi się nasunęły w czasie tego spotkania, a które nie padły ku mojemu zdumieniu. Po pierwsze, nie odnieśliśmy się do tego, że jesteśmy dziedzicami starożytnego Rzymu,
układów w bardzo podobnych okolicznościach. To znaczy, Rzym sobie zbudował bogate miejsce, do którego wszyscy chcieli przyjechać. A następnie był wstrząśnięty, znaczy personifikuje, wstrząśnięty tym, że chcą tam napływać barbarzyńcy, to wstrząsające. I albo się od nich musimy odgrodzić, albo ich musimy wbijać. Do czego to doprowadziło, wiemy wszyscy. To jest sprawa jedna. Sprawa druga, również historyczna, polega na tym, że jesteśmy również dziedzicami oświecenia. I w związku z tym jesteśmy jedyną kulturą, która ze znanych mi jakkolwiek, która była w stanie zanegować swoje własne podstawy, po to, żeby się do nich absolutnie zdystansować. Na tym cały problem polega w gruncie rzeczy, dlatego że my teraz myślimy o multikulturalizmie różniście, ale to my możemy o nim myśleć. I w związku z tym właściwie cała rzecz się komplikuje, że jesteśmy dziedzicami jednego i drugiego. Po kolejne, jesteśmy też dziedzicami kolonializmu. To nie jest według mnie przypadkowe, że te rzeczy, które się dzieją tak intensywne w ciągu ostatnich miesięcy, dzieją się akurat, tak się składa, we Francji i w Belgii, z których to Francja jest samym początkiem oświecenia, a Belgia, jak wiadomo, nie istnieje. Trudno mówić o kraju, w którym są dwie zwalczające się grupy etniczne, które nie są w stanie od 200 lat formować narodu w żaden sposób i które nie formują rządu przez ponad rok i tak dalej, i tak dalej. I nawet tam, jak jeżdżę do Belgii dość często, to dowcipy uliczne mówią o tym, że Belgii jest tylko jeden, mianowicie król, a cała reszta są wełnowie i flamandowie. Warto o tym pamiętać, że te rzeczy się dzieją w miejscach, które nie mają wyraźnie określonych tożsamości przypisanych do miejsc, o, w ten sposób powiem. W związku z tym wszystkim, co powiedziałam, trudno jest ustalić, jakie my właściwie mamy tożsamości tak globalnie rzecz biorąc. To znaczy, moja tożsamość różni się od tożsamości Rachel i od tożsamości Oli z prostego powodu. Po prostu nie jesteśmy tym samym człowiekiem. Tożsamość to nie jest rzecz, która jest substancjalna, którą ma się na amen, z którą się człowiek rodzi, albo z którą szkoła podstawowa wpaja, tylko to są rzeczy, które się po prostu tworzą w człowieku. To jest proces. Tożsamość to jest proces. Bez sensu jest o tym myśleć jako o jakimś bycie, którym się ma raz na zawsze. Jak się pojawiam w jakimś miejscu, muszę się do niego odnieść i w związku z tym sama się zmieniam. To jest bardzo ważne i jestem wstrząśnięta, że te rzeczy nie padły do tej pory. Pytanie do... W gruncie rzeczy... nie, to był komentarz. Mam jeszcze jeden taki mały proces. Nie mówmy o kulturze indiańskiej. Kultur indiańskich tej chwili jest ponad 100, a w przeszłości było ich bardzo wiele. I trochę głupio na forum publicznym mówić o kulturze indiańskiej. Natomiast co do mówów, jeszcze się odniosę, że... Czy pani pamięta, kto to mówił? Proszę? Czy pani pamięta, kto to mówił, że jest jedna kultura indiańska? Nie wiem, możemy zrobić odsłuch z nagrania. Obawiam się, że obaj panowie. Ale pani chce wykład nam wydać następny? Nie, to miał być komentarz. A to miało być pytanie. Trzeba nas zapytać, czy chcemy słyszeć tego typu komentarz. Nie, jak dla mnie, jeżeli państwo się nie mogą spotkać. Dziękuję bardzo. Ten argument o majoritarności antropologii się absolutnie nie przyjmuje. Jeśli pani przeczytała książkę, to pani zobaczy, że tam tej najemności nie ma. Natomiast dyskurs związany z polityką wymaga czasami pewnych, powiedziałbym, uproszczeń albo brania antropologii w napęs, bo to są trochę inne dyskursy, więc to pierwsze. Druga sprawa, no, niewątpliwie jedna rzecz była tutaj w pani powiedzieć ciekawa, to jest ten Rzym, ta analogia. No,
Różnie to można interpretować, ale proszę Państwa, trochę to jest tak, że Rzym padł ofiarą własnego sukcesu, tak? I teraz problem Europy to jest trochę problem tego, że Europa pada ofiarą własnego sukcesu. To jest miejsce wyjątkowe w skali świata. Ludzie się zorientowali, chcą tutaj żyć, chcą tu przybyć. I to jest wielki sukces. To tak, z drugiej strony sukces, który w części był zbudowany na tym, o czym Pani także mówiła, na kolonializm, to też jest problem Europy, prawda? Jest na przykład, trzeba widzieć emigrację, migrację, przybywanie do Europy jako trochę także odprysk starych grzechów Zachodu, prawda? No nie przypadkiem głównie ci ludzie przybywają do tych wielkich potęg kolonialnych, bo to jest jakby taka troszeczkę no, zemsta uciskanych nad krajami, które no jednak były krajami uciskającymi, więc to bogactwo, o którym Pani powiedziała, a propos Rzymu i obecnej sytuacji, to jest bogactwo zbudowane często, no jednak trochę kosztem tych, którzy chcą teraz tu przybyć i trochę z tego bogactwa skorzystać, prawda? Więc o tym też warto pamiętać, wtedy, kiedy my się tak bardzo obrażamy na tych wszystkich, którzy chcą tutaj przyjechać, ja mówię, głównie w kontekście afrykańskim, prawda? Ale nie tylko. I trochę pojawia się takie pytanie, czy my nie jesteśmy winni czegoś przypadkiem tym ludziom, którzy z głodujących krajów afrykańskich wcześniej jednak dosyć silnie eksploatowanych przez Europę chcą przybyć do Europy, żeby nie umrzeć z głodu bardzo często. Ja nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, że codziennie ginie z głodu w Afryce ileś tam tysięcy dzieci, już nie wiem. A Unia Europejska dopłaca więcej do jednej krowy niż pomaga mieszkańcom Afryki, prawda? Więc wiecie Państwo, no, to trzeba też trochę widzieć w tych kategoriach. Ja jestem przeciwny samobiczowaniu się, pan profesor ma tutaj rację, że nie należy z tym wszystkim przesadzać, ale z drugiej strony trzeba widzieć te wszystkie procesy w pewnym kontekście relacji między Zachodem a resztą świata. Temat jest wyczerpany. Więc sam zakończyłem dzisiejszą debatę. Dziękuję przede wszystkim naszym szanownym prelegentom. Dziękuję wszystkim Państwu, że przybyliście, zabraliście głos i że wytrwaliście tak długo.